moi ludzie o podobnej wrażliwości. Witam bardzo serdecznie. Hej. Witamy. Dzień dobry. Nie, nie, nie. To się robi tak, pamiętam. Przypomnę. A to się tak żegnamy chyba. Już? Witamy to już. Dobra. Dzień dobry. Witamy was bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na różowo, wszyscy trzej, bo tak się umówiliśmy 2 tygodnie temu, ale za cholerę nie możemy sobie... Dlaczego 2 tygodnie temu? Dzień temu też mieliśmy show. Nie, ale był wtedy Wyguś zamiast Krzycha. Tak, 2 tygodnie temu. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że... Jedno jest pewne. Wyguś nie wszedłby w tę koszulkę, którą ja mam na sobie. No, czy ja wiem, czy ja wiem. Ona jest na ciebie szyta po prostu. Odwróć się, pokaż, bo to jest... Mateusz Lis. Pozdrawiamy Mateusza Lisa stary, z klubu Trua. Dobry Lis. I teraz chciałbym zapytać naszych czatowiczów, którzy nie tylko trzymają się za siusiaka, czekając na dzisiejszy Hate Park, co nas rozbawiło na 2 sekundy przed wejściem. Mnie to cieszy. Jest to jakaś forma spełnienia zawodowego. Przestań. Nie. Tematy fellatio wchodzą w trzeciej godzinie tego programu. Więc chcielibyśmy was zapytać, dlaczego my jesteśmy dzisiaj na różowo? Czy ktoś to pamięta? Czy może ktoś pamięta trafi i nam przypomni, nie? Tak, może ktoś trafi i przypomni nas, dlaczego my się mieliśmy dzisiaj ubrać na różowo. No więc jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy na różowo, różowe landryny, tak, to my, bo ktoś napisał. Tak. Dzień dobry, jest... Damy. Jaki dzisiaj jest dzień? Wtorek. Co się działo w weekend? Lipca. Tomek, powiedz. 11 lipca. Co się działo w weekend? Ty jesteś taki rozkojarzony. Jestem też taki rozkojarzony, nawet mi się językiem zoli. Nie, ja nie piję. Dzisiaj ale mamy dużo... Powiem wam, że ja ostatnio też nie piję i mam nowe wnioski. Mam nowe wnioski, że ten kac przysłowiowy, to wcale on nie musi być od alkoholu, panowie drodzy, bo byłem... Moralny. Na festiwalu, później w klubie, na urodzinach i powiem wam, że rano wstałem totalnie z kacem, nie pijąc ani kropelki alkoholu. A czy ty byłeś na tym festiwalu, rozumiem, przy Legii, tak? Tak. Jest teraz głośno o tym, w sensie było głośno w weekend, teraz jest głośno o tym, że było głośno, ponieważ mieszkańcy się tam skarżyli. Ale było jeszcze poza tym strasznie sucho pierwszego dnia. Sucho i tak no totalnie faktycznie ludzie mdleli. Idąc... Bo się, wiesz, wznosiła kurz, ale tego kurzu naprawdę było dużo i przypomniało mi to w sumie taką sytuację z Nepalu, gdzie tam się chodziło naprawdę w maseczkach z własnej woli, nieprzymuszonej, ponieważ no, nie dało się czułeś oddychać. Ten piach na gardle i tu była bardzo podobna sytuacja. No i tak to wygląda. A co do tego kaca, to właśnie faktycznie, że te bodźce, czyli głośna muzyka, po prostu ktoś ci cały czas krzyczy do ucha i faktycznie wstałem z takim kacem, że... Wydaje mi się, że ten alkohol... Patrz na minę Tomka. Zobacz, jaki on tak poważnie on teraz analizuje. Się utożsamia z tym. Analizuje. Najstarsza starowinka. Tam. O, nic, nie przejmuj się, synu. Obudziłem się dzisiaj o 6 nad ranem. Poszedłem spać, jak Pan Bóg przykazał o 22, żeby być wyspanym, wypoczętym. Nic nie pomogło. Dalej jestem śpiący. Tak, dalej tak jestem chciał chodzić, jak spać. Także mam nadzieję, że będziecie do nas też wydzwonili. Jest z nami już Paczul, to wiadomo. Dzień dobry. Jesteś. Dzień dobry. Czy ty też jesteś dzisiaj na różowo? Widziałeś mnie, na czarno jestem. Ale może pod spodem masz coś na różowo. Już wiem, o co chodzi. Patrz, ktoś przypomniał. Prohacker napisał. Herb różowy Lask Linz nie podobał się kibicom. Koszulki różowe, bo oni mieli czarno-białe barwy. I nie podobały im się... Ale mi się koszulki z elementami różu nie podobały się kibicom Lasku Linz. Ale klub wtedy jakby ingerował, jakby nie ingerował właśnie w herb. Herb nie, to chyba tam nie było, ale zrobił różowe koszulki. Czy ja mogę naszemu słuchaczowi, który ma nick Pamięć Zewnętrzna, pogratulować i podziękować? Tak. Bo co bez was nie ma nas. 11 lipca dzisiaj będziemy mieli... Uwaga, dzisiaj będzie kilka bardzo ciekawych bardzo ciekawych. Uważam, że... Będziemy mieli łączenie. Dzisiaj będziemy mieli połączenia z ludźmi pozytywnie zakręconymi. Kiedyś był taki cykl. Tak, wiem, galeria ludzi, pozytywnie, galeria ludzi pozytywnie zakręconych. Tak. Nie pamiętam, gdzie to było, ale był. Facet, który trzymał szafę, wiesz, tam inny mówił, rozmawiał z psem, trzeci jeździł na wodór samochodem. My mieliśmy w Kanale Plus taki dawno temu. Przemek Saleta prowadził, słuchajcie, taki program. Przemek Saleta u nas prowadził program właśnie z takimi ludźmi pozytywnie zakręconymi i pamiętam jak dziś, że pojechał pod Kraków do faceta, który lubił grać w gumę. W gumę? Gumę. A to była taka... Ryzykant. Taka, no, jakaś taka dziwna piłeczka. To trochę było, przypominało te takie, wiesz, piłki do podbijania. Tak po prostu sobie takie, taka gumowa piłeczka. Ale on tą gumą grał ręką o drzwi garażu. Aha, że w taką gumę. Taką gumę, że w taką gumę, co się na nogi zakładało. Nie. Taka gumowa piłeczka i on wymyślił zasady, odbijanie od drzwi garażowe tej piłki gumowej. Przemek Saleta, pamiętam, tak stał obok, patrzył na niego. I pamiętam jeden tekst z tego reportażu. Jak ten pan, taki sympatyczny, starszy jegomość, zacięty strasznie, z tym zacięciem odbijał tę gumę o te drzwi garażowe i mówi tak. Każdy człowiek lubi grać w gumę. To jest zupełnie naturalne.
A Przemek tak. Mój ojciec, jak mi, no, że tak powiem, drogi moich rodziców dość szybko się rozeszły. Nawet nie poczekał. W Teleekspresie to było, w Teleekspresie. Nie poczekał, aż się urodzę i generalnie się rozeszły te drogi. No i wyobraźcie sobie, że on, tak, Marto, no. Że on zawsze, bo moja mama jak przyjeżdżał, bo dość nieregularnie przyjeżdżał, raz na 7 lat, raz na 3 tygodnie, wiesz, różnie to było. Chcesz o tym opowiedzieć? Przyjeżdżał, nie, powiem wam właśnie a propos ludzi pozytywnie zakręconych. Przyjeżdżał zawsze z jakimś gościem, który, ja nie wiem skąd on go wyciągał. Ja też mam taki dar, że wyciągam właśnie takich moich wspaniałych kolegów, jak Michał Migała. Michał Migała, opowiadałeś. I wyobraźcie sobie, że raz przywiózł jakiegoś gościa, co uczył angielskiego rzucając piłką. I mnie, bo mój ojciec mój, tu jest właśnie pan Henryk, pogra z nim w piłkę. No i on rzucił, I am, he, she, it is, nie? I tak się bawiliśmy. Rzucaliście piłką między ale sobą? Ale pobił wszystkich, że przywiózł mi angielskiego lorda. Przyjechał samochodem, był taki Citroen XM, który miał hydrauliczne zawieszenie, co było szpanem. On poszedł rozmawiać z matką, a ja usiadłem w tym samochodzie za kierownicą z brytyjskim lordem, który się w ogóle ubrał jak książę Karol w takich uroczystościach, wiesz. I on mówi, oh, look at this, Peter. I jedziemy do góry. I now we go down. I jedziemy w dół. Jako, że mojego ojca nie było godzinę, a on nie był kreatywnym człowiekiem, look at this. Co chwilę jeździliśmy do góry i w dół, a ja udawałem, że jadę samochodem. I być może ma to wpływ na to, jak zachowuje się obecnie. Myślę, że może to mieć związek, Piotr. Nie jeździ od tego czasu, już nie jeździsz windą. Tak, nie, jeżdżę tylko w bok. No dobrze, więc w galerii ludzi pozytywnie zakręconych, jeżeli już jesteśmy przy Teleekspresie, o czym raczyliście nas poinformować, dziękujemy. To będziemy dzisiaj mieli łączenie z Bartkiem Długoszem o godzinie 8:00. Prezes, uwaga, Federacji Palanta w Polsce. Ja się czuję, jakbym był zrzeszony w tej federacji. Nie, nie ma śmichów, Piotr chichów. Być prezesem. Wydaje mi się, że będziemy starali się dowieść. Tak. Nie tak jak tylko jak w zeszłym tygodniu, że UFO istnieje, tylko że Palant był wcześniej niż baseball. I jest prekursorem, to prawda, słyszałem takie mity. Tak? O, no i o tym porozmawiamy. Po drugie, mamy dzisiaj łączenie o godzinie 8:30 z Kamilem Bomblem. Kamil Bombel jest facetem, który przechodzi wszystkie ulice w Krakowie. Ja to szanuję. Nie no. Jesteś okropny. Ale naprawdę, okropny. To jest patrzysz super. Na mnie i chcesz, żebym się roześmiał. Uwaga. Została mu jedna ulica. Nazywa się Ostatnia i przejdzie ją dziś. Aha, czyli on tak po prostu na każdy dzień ma... Tego nie wiem, zapytamy Kamila, okay, o co chodzi. A, mamy mapę. Ma 99% mapa Krakowa, to wszystko co na czarno, to już są przeszedłsze przez niego ulice. Chciałem zwrócić uwagę, że Kraków to zabytkowa część Nowej Huty. Bardzo ciekawe, a w Nowej Hucie też był, bo to wszystko co... Ale nie, no wszędzie był. A czy mamy przecieki, jaka ta ostatnia ulica mu została? No, ostatnia! Właśnie po prostu ona się nazywa Ostatnia. Okay, no widzisz, taki cwany. Nieźle teraz gminie. Ciekawe, czy pierwszą ulicą była pierwsza. No. Czyli będzie Palant, będzie pan Bombel. A potem o godzinie 9:00, potem o godzinie 9:00 będzie Monia, a o godzinie 9:10 będziemy mieli troszkę poważniejsze łączenie z Mariuszem Furstenbergiem, wydaje mi się. Tak. Porozmawiamy sobie Jednak Marek Furian? Tak, tak. Marek Furian, przepraszam. Marek Furian, 9:10. Porozmawiamy o wczorajszym meczu Huberta Hurkacza, o tym, że dzisiaj o 14:30 Iga Świątek gra swój mecz ćwierćfinałowy. To tyle w temacie tematów. Może zahaczymy o Raków Flora. Kilka tematów, że tak powiem, tematy z dupy wzięte. Tak. Moje Famalikao. Kolejny incydent kałowy znalazł. A więc jedno, co mnie to w ogóle nie dziwi. Czy chcesz rozpocząć od... Czy chcemy rozpocząć od kalendarium, czy od love bombing? Tak. Od kalendarium. A, może... Będę kichał. Wkałem papier do jednego. Raz, dwa, no, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To wy coś posiedźcie. Zaczynamy. Tak? Czyli zaczynamy od love bombing. Tak. Zaczynamy od love bombing, proszę, bo w zeszłym tygodniu no, mieliśmy pewien problem. Smutna historia, no bo z tych czterech kandydatów jeden już jest odfajkowany, nie możemy korzystać, więc wpada nowa osoba, poważna osoba do naszego plebiscytu. Cztery nazwiska się pokażą. Jest pan Apoloniusz Czapka-Tajner. Obok jest Marcin Dorociński, wczorajszy gość mój i gadaliśmy o piłce nożnej. Wojewódzki Kędzierski. Że ma etykietę piłkarza, a on tam już dość długo... On gra. Dawno nie grał. Teraz gra w ping-ponga, 2 godziny dziennie. O,
to on jest kandydatem do naszej federacji. Do naszej galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Pozdrawiamy Marcina, jest Majka Jeżowska i Jarek Jakimowicz. Pamiętajcie, ostatnie zdjęcie komentujemy, ale zanim to nastąpi, rusza plebiscyt. Macie tak. chwilę na to, żeby wybrać. Poczekaj, bo zaraz Paczul wrzuci nam... Paczulku wrzucisz, prawda? Naturalnie. Na czat sądę. Tak. Znaczy, wiesz, no głosowanie. Cztery kandydatury i jedziemy. Chciałem, tak, najbliższy kwadrans. Mam jeszcze jedno przemyślenie prywatne. Obserwacja na temat siebie. Siebie. Okay. Traktuję ten program terapeutycznie. Słuchamy. Otóż dzisiaj mamy 11 listopada. Dlaczego tu nie ma żadnej flagi? No. Słuchajcie. I wpisałem w Wikipedię 11 listopada. Tak. Okay. I wyobraźcie sobie... Lipca, właśnie. I wyobraźcie sobie, że ja mam jakby na inny kolor się świecą te hasła, które już kliknąłeś w Wikipedii. Aha. I to mi już, to mi się zdarza. I ja chciałbym wam sprawdzić, sam jestem ciekaw, jakie hasła do tej pory kliknąłem w Wikipedii, co mi się na inny kolor. Polska. Brawo. Polska, patriota. Brawo. Dalej, uwaga, lecimy dalej. Kodeks karny. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Dlaczego sprawdzałem? Sam chciałbym to zobacz wiedzieć. Dalej. To znaczy, Michaiła Gorbaczowa. Jakieś przestępstwo. No, ciekawy świata. Piłkarskiej reprezentacji Polski. Dalej. Dobrze, to mnie uwaga, nie zaraz będzie coś krępującego, na pewno. A więc na 100%. Na pewno. Wojna secesyjna. Mm-hmm. No, dalej. No, czekaj. Jeszcze zrozumiałem. Premierem Wielkiej Brytanii. Pierwsza wojna światowa. Mm-hmm. Korea Północna. No to już dziwne. Amerykański statystyk. Satelita to na czarno, nie na różowo. Boeing 707. Nie pytaj się, dlaczego klikam ten, klikam samoloty. Więc nie wygląda to źle. Louis Armstrong, Madryt. Czyli to ty byłeś tym, który na YouTubie zawsze pisał te komentarze. Oddajcie wrak. Lockheed C-30 Hercules. O. Też czytałem o tym artykuł. Zabawki erotyczne. Domyślam się, że są tacy ludzie, tak. Są tacy ludzie, którzy w ogóle im się nie odbarwia nic w Wikipedii. Tak. No to no, jest tak. Chciałem się pochwalić. Te zabawki erotyczne na koniec to co? Co, dildo? Może powiedz tą historię, którą mówiłeś tam. Słuchajcie, dobrze, ja bardzo jestem ciekawski, bo żartuję. Dobra, lecimy z kalendarium. Z kalendarium. Głosowanie się zaczęło na Love Bombing. Oczywiście przypominamy wam, że rozpoczynamy ten dzień. A jakże? Paczulku, mógłbyś to zrobić za mnie? Nie, ty mówisz. Ale takim zniżonym głosem, pamiętaj, bo to inaczej się nie da. Ale kubek ten, czy ten z tego będziesz pił? Ale ja będę pił z tego. Ten ale kubek ma od 48 roku, on go w Okopie używał. Dobra. Rozpoczynamy ten dzień z Lipton Yellow Label. Zgadza się. Lecimy. 11 lipca, dzień gospelu w Kiribati. Oj, to jest mi się podoba. Nie wiedziałem, że jak to gospel w Kiribati? Śpiewają. Dlaczego akurat w Kiribati? Dlaczego akurat w Kiribati? W sensie, co, jakby... Klikne hasło, gospel, to jest amerykański. To są, że to, wiesz, no, że to w Stanach Zjednoczonych. Nie udawajmy mądrzejszych niż jesteśmy. Gdzie jest Kiribati? Ocean spokojny. Tak? Uwaga, powiem wam, ile tam ludzi mieszka. 119 tysięcy. No. Prawda? Nie chcecie się dołować, nie powiem, ile mają PKB na osobę. Ile w Ciechanowie? W Ciechanowie 40-50 tysięcy. Następne mi się bardzo podoba, zobacz. Tak. Bo dzisiaj mamy Święto Niepodległości w Mongolii. Mongolii. Ja bym bardzo chciał, na przykład, ja mam takie marzenie, jakby zadzwonił do nas ktoś z Mongolii i zaśpiewał nam hymn Mongolii. Bo tam jest chyba taki gardłowy ten hymn, czy mi się wydaje? Ja nie wiem. Nie wiem. Czy słucha nas ktoś z Ulaanbaatar? Słucha nas ktoś z Mongolii. Bardzo bym był... Ja pamiętam tylko jednego mongolskiego sportowca dobrze. Nazywał się... Mhm. Miał na nazwisko Gunbolt. Gangbang? Techładyn, moim zdaniem. Techładyn Gunbolt. I był to, uważaj, kolarz... Startował w wyścigu pokoju w latach 80. Zawsze startowała reprezentacja Mongolii. Cechładyn Gunbolt był znany z tego, że zawsze zabierał się w ucieczki. Nigdy nie dojechał do mety. Nigdy nie udało mu się, ale przez lata uciekał. I zobacz, minęło 40 prawie lat, a ja go ciągle pamiętam. To ten Gunbolt jedzie w tej ucieczce, doganiają go przed metą, ale on kolejny raz będzie próbował. Olaf Ludwig był. Olaf Ludwig na końcu wygrywał te etapy, a Gunbolt uciekał. Z twojej pamięci Ludwig, też nigdy nie ucieknie. Ludwig, Ampler, Rapp, oni wygrywali te etapy z NRD, a Gunbolt uciekał. No ale dobrze, to... Czekamy na telefon z hymnem Mongolii, albo z jakąś pieśnią z Mongolii. Kiedy ja się w ogóle dowiedziałem o istnieniu Ulaanbaatar? Kiedy? Pamiętacie film Rozmowy Kontrolowane? Oczywiście. I tam jednego za karę chyba wysyłali do Ulaanbaatar. Żona była mu oburzona i mówiła, przecież to Mongolia, daj spokój. Aha, i bo wysyłali go na placówkę pewnie. Tak, może słuchacze pamiętają tę scenę. Okej. I właśnie się dowiedziałem. Ale my byliśmy tam ile?
Byłeś? Około 5 lat temu byliśmy, tak. Przypadkiem nie chcą. No my byli, jakby podczas tej przypadkiem kolei, się nie trafia do... Podczas podróży koleją transsyberyjską, okej. Okay. Tak, jakby no w tym Ułan-Bator nic tam się nie dzieje. Totalnie byliśmy tam jakoś, musieliśmy tam przeczekać dwa... Nie znali was? Nie znali, nie kojarzyli, więc nie podobało nam się... Wysiedliśmy, tak. I w Ułan-Bator tam nic się za bardzo nie działo, ale musieliśmy tam przeczekać dwa dni, a tak zrobiliśmy podróż po tych stepach mongolskich. Tam jest akurat super, wielbłądy, dzikie konie. No te podróżowanie tymi offroadami faktycznie może, jak, jeżeli macie problemy z błędnikiem, to może lepiej być... Lepiej nie. To może lepiej nie. No ale klimacik tam jest top. W sensie, no, że spanie w tych jurtach mongolskich to jest coś, co każdy powinien przeżyć. Ale sam Ułan-Bator, architektura miejska niekoniecznie, tak? Nie porwało z tego, radziecki. Co pamiętam. No nie, no nic tam się totalnie nie działo. Ani jakby pod kątem architektury, ani pod kątem, no pod żadnym. To jest takie po prostu miasto, jakbyś pojechał właśnie takiego zwykłego 50-tysięcznika u nas w Polsce, więc totalnie... Ostatnio jechałem autostradą, nie wiem, czy wiecie, są takie... Tak, jechałem i miałem kampery. I tak sobie pomyślałem, tak jadę i myślę sobie, że kurczę, no ja nie ufałbym ludziom, którzy z wyboru rezygnują z kanalizacji i bieżącej wody. Takie miałem przemyślenie. To była ta... To już... spanie na jurcie to mnie nie kręci. Ale powiem ci, że coś w tym jest. Tam totalnie nie było zasięgu internetu, więc wiesz, jakby troszeczkę się wyciszasz, w końcu odchamiasz, nie masz jakby dostępu do informacji, więc możesz się tylko... Możesz się tylko domyślać, co się dzieje, ale no w sensie zastanawiające i w sumie fajne i niefajne było to, jak jakby zobacz... Wizja tego, jak ludzie tam żyją po prostu. Oni tam są totalnie odcięci od wszystkiego, bo wiesz, no my sobie pojechaliśmy tam na 2-3 dni na te stepy i po prostu to było fajne, gdzieś tam troszeczkę coś innego, ale ludzie tam tak żyją. Dzieciaki 5-10-letnie wstają o 5 nad ranem, wskakują na konia, jadą złapać dzikie konie, żeby móc je przywieźć, żeby turyści mogli na nich jeździć. No, tam jest... Jechać do banku, wymienić muszelki i pyk. No. Jedziemy. Ale wiecie co, bo też mam przemyślenia a propos mojego kostiumu. Wypuściłeś powietrze. Wypuściłem powietrze i powiem, że nasz kolega, pan Bramkarz Lis, no jest szczupłym człowiekiem. Co ty nie wiesz? Że ja po prostu jestem nieforemny, jestem mężczyzną. Nie, bo ona się skurczyła trochę, wiesz, cały tak, czas. Tak, ona była prana dwa razy. Prana była dwa razy. Ale w 70 stopniach. Ale tu, bo mówiłeś, że ona jest różowa, a tu ktoś nam w komentarzach napisał, że to nie jest róż, tylko łososiowa. Co? Łososiowa. To nie zjadł takiego łososia. Tu przy kolejnej ankiecie, jak będziemy obstawiać, w jakim kolorze dzisiaj Monia. Monia będzie. Mam nadzieję, że Monia dzisiaj też przyjdzie. Patrz, zawsze jedną taką pozycję, w sensie jedną taką zakładkę wybiera takiego nieoczywistego. Gadamy o wątku, który rozpoczął się świętem niepodległości w Mongolii. Jedziemy dalej. Imieniny. Dobra, lecimy dalej. Imieniny. Benedykt, Jan, Kalina, Olga, Pelagia, Pelagiusz, Pius, Placyd, Sabin, Siepraw, Wyczesława, Zybert, Zybracht i Zygbert. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Wszystkiego Wyczesława. Najlepszego. Wyczesława to jest. Co dalej? 11 Wyczesława lipca. Wyczesława wyszła z luster właśnie. Co się wydarzyło 11 lipca na przestrzeni wieków w 1982 roku? W finale rozgrywanych w Hiszpanii 12 mistrzostw świata w piłce nożnej Włochy pokonały Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie RFN 3-1. Stamtąd pochodzi jedna z najpiękniejszych radości piłkarzy, jak Marco Tardelli strzelił gola dla Włochów i biegnie w kierunku środka boiska po tej strzelonej bramce i tak kręci głową, pamiętacie to? Jest to gdzieś do obejrzenia, czy to jest pamięci? Oczywiście, no jest to jedna z takich najbardziej ikonicznych radości. Ten Tardelli biegnie w taki sposób, tak, ale tak kręci głową, wiesz, prawie płacze przy tym. To jest naprawdę wspaniała jest to radość, nie zapomnę jej nigdy. Dobrze. Co dalej? Co w 1996 roku, tak, Andrzej Gołota stoczył pierwszą walkę z Riddickiem Bowie. Jakieś to było. Przegrywając. Ile lat minęło? 27 lat mija. Jak to miało wpływ na polską kulturę. Kazik napisał piosenkę. Tak. To Marcin Daniec napisał stand-up po tym, że poszedł do łazienki. No, ze stand-upem, stand-uperzy się obrażą, że Marcin Daniec to stand-up. To taki kabaret raczej. Prekursor stand-up. No i mamy tutaj, nie wiem, czy pamiętacie spot z PiSu powszechnego w Ameryce z Andrzejem Gołotem. Nie. Na to chyba nie ma praw. Jeżeli Paczul to znajdzie, to polecam, bo pięknie, a pana Andrzej... Wiem, o czym mówisz. Wiem, prawda? Więc on tam mówi bardzo ładnie po angielsku. Jeżeli można to puścić, to bardzo chętnie... Ale śmiejesz się, czy co? Naprawdę, świetnie. Ja bym sam się zapisał, gdybym z tym Illinois mieszkał. Zobaczmy, sprawdźmy, Paczulu, czy moglibyśmy to puścić od razu. Jasne. Sprawdźmy to z ludźmi, którzy Ale pan Andrzej Gołota po prostu, widać, że ta twarz jest
jest taka, że jakbym był jego przeciwnikiem, to bym się bał. Nawet Mike Tyson powiedział, że to chyba był jeden z dwóch albo trzech gości, przed którymi jakby, no że bał się. Wchodząc do ringu, bał się Andrzeja Łotka. Szkoda, niespełniona kariera. Ja obserwuję panią Mariolę czasami na Instagramie. On jest taki uroczy, pan Andrzej. A, tę panią Mariolę. Pani Mariolę Gołotową. Okay, Marią Gołotową, rozumiem. Oni czy wiecie, że dopiero rok po Andrzeju Gołocie powstał klub Podbeskidzie Bielsko-Biała? Naprawdę? Tylko, że to jest sztuka taka? No, nówka sztuka, tylko moim zdaniem to jest klub, który powstał w wyniku fuzji kilku tam innych klubów. Dlatego takie Podbeskidzie, które znamy dziś ale z Robertem Dymianem. Ale to dobre słowo. W sensie nazwa Podbeskidzie, bo to skupia cały region i jest uzasadniona. Tak. No i Leo Benhaker w 2006 roku został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Tomku, jak po takim dłuższym czasie oceniasz właśnie tą... tą kandydaturę właśnie Leo Benhakera na nie, no to był kawał fachowca i wiesz, był już starszym facetem, któremu chyba w pewnym momencie nie do końca chciało się tutaj użerać w Polsce z prezesem Lato i tak dalej. Znaczy widać było, że on się w pewnym momencie zniechęcił. Już tak na zasadzie dajcie mi już wszyscy spokój. Czy dziwisz mu się? Jakie były kulisy rozstania, ale, też, żeby nie było. To nie była na dłuższą metę. On się chyba już też czuł wypalony i nie miał w sobie też ognia, żeby zarażać nim piłkarzy. To było takie na zasadzie, to już trochę dobra, tak jedziemy. Coś tam wyszło i to już taką siłą rozpędu się dalej kręciło, ale chyba też dalej by to nie mogło funkcjonować właśnie ze względu na to takie już zmęczenie. Wiesz, piłkarze się na początku w nim zakochali autentycznie w takim znaczeniu, że ta wiedza podawana im, a jeszcze wiedza podawana po angielsku. Yes. O, yes, of course. To wiesz, to brzmiało inaczej. Mm-hmm. To rzeczywiście robiło na nich duże wrażenie. No ale CV czasem też imponujące. Nie? CV imponujące. Z czasem zaczęli mówić, że wiesz, już nie każdy komunikat tylko dlatego, że jest podany po angielsku, musi koniecznie zadziałać, bo nagle stwierdzili, w sumie to on nie mówi niczego. Mówi to samo, tylko że po angielsku. Tak, tylko że po angielsku, rozumiesz. Ale nie, no, na pewno przez lata uważam, że to była jeden z lepszych trenerów reprezentacji Polski w ostatnim, powiedzmy, 30-leciu. Uwaga, wiedza ekspertka z czatu, Klementyna, od lewej fuksja, środek łosoś, z prawej różowy. Tylko czekaj, teraz kto różowy, kto fuksja, bo jest lustrzane odbicie. Nie wiemy, czy to ja jestem, mam kolor fuksji, czy to ty. Wydaje mi się, że ja jestem ten z lewej chyba. Chyba porozmawiać. Ale fuksja? Posłuchaj, idź do terapeuty w tej sprawie. Nie, ale żebyśmy wzięli kogoś od kolorów. Dlaczego tak jest? Dlaczego ja rozróżniam cztery podstawowe, a kobiety, które znam czy znałem, mają bardzo szeroki wachlarz. To jest bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że moglibyśmy za tydzień zadzwonić do kogoś, do galerii, w galerii ludzi pozytywnie zakręconych. Kolorystka. Jest ktoś taki? To nie wiem, czy to jest... Jak jest fluorystka, to jest kolorystka. Strzelałem. Okej. Nie, no muszą być chyba takie osoby, które... Czy jest ekspert od kolorów? Ile kolorów na przykład znam? Biały, czarny i popiół... To już jest... Może nasza pani makijażystka się na tym zna, wiesz, tam są te paletki, tam są też nazwy... Zapytamy zaraz Ole, zaraz pójdę Ole zapytać. Czyli poczekaj, ja jestem łososiowy. Ty jesteś łosoś, to już wiemy. Nie wiemy natomiast, kto jest fuksją, a kto jest różowym, bo nie wiemy, czy Klementyna pisze ze swojego pola widzenia, czy ja jestem ten z lewej. Krzysztof jest fuksją. Ty jesteś różowy. Ja jestem różowy. Skąd wiesz? A skąd to wiesz? Bo siedzę z kobietą makijażystką, panią Olą. A, czyli Ola jednak zna się na tych kolorach. Dobra, oczywiście. Fuksja. A czym się różni fuksja od różowego? Co to jest za kolor fuksja? No jest, to jest taka roślina. To jest ciemny różowy? Ułanka. Odcieniem różowego. Fuksja ułanka. To patrz, z Ułan Bator roślina się zaraz się okaże. Wszystko się łączy. Cuda, wszystkie drogi prowadzą do Ułan Bator. Ale fuksja, powiem ci, jak patrzę na Krzyśka, nie, to taka krzywka więzienna. Wiesz. To Ameryka. Krzysiek, ja fuksja, daj mi fuksję. Wojtek tutaj. Sokół, twój zresztą dobry kolega, dał mi ksywę kiedyś Buźka. Buźka? Jeszcze byłem też młody, dobra, tak, też dobra taka. 10 lat temu, jak zaczynaliśmy nasze lepsze wojaże tak koncertowe, to jeszcze byłem taki, miałem takiego faktycznie babyface'a. Nadal wyglądasz Buźka. Młodo. Lepsze jak niż patyczak. Taka więzienna ksywa, Buźka. Ksywa. No, nadal wyglądasz jak 13-latek. Wczoraj na przykład dużą furorę na kortach Wimbledonu zrobił Holger Rune, awansował, wygrał swój mecz, awansował do ćwierćfinału w bardzo dobrym stylu. I Holger Rune ma 20 lat. Na korcie... Twardziel, no po prostu rzuca się, im bardziej zacięty mecz, tym on gra lepiej. Widać, że lubi rywalizację, lubi takie twarde, ostre mecze. A jak zaczął się odzywać, stanął potem przed mikrofonem, to taki
główkę spuścił. Oh, I'm so happy. On pierwszy raz gra, drugi raz na Wimbledonie w ogóle w karierze. No bo ma 20 lat, wygrywa pierwsze swoje mecze. Tutaj już jest w ćwierćfinale, więc nagle masz do czynienia, czujesz, że masz do czynienia z takim, no jeszcze dzieckiem. No, okay. Naprawdę. A na tym korcie... Ale to jest dość często spotykane, że przykładowo piłkarze tak często mają, że poza boiskiem są totalnie spokojni, że są tacy, wiesz... Tak? Nigdy byś ich nie... Poza Vinnie Jonesem. Nigdy byś ich nie podejrzewał o to. No, tak mi się wydaje. W sensie mam dwóch, trzech znajomych. Nie będę teraz mówił, o kogo mi chodzi. Są spokojni. Ale tak, poza boiskiem. A wchodzą na boisko i zamieniają się w wariatów po prostu, wiesz. Wjeżdżają nad wyprostowane... Znam paru takich. Na przykład Marcin Rosmoń, mój kolega z Kanał Plus. Co on miał zwarcie styków na boichu? No. No po prostu wariat. To są emocje, a tak Batory, kulturalny młody człowiek. To prawda. I znowu napisała Bator. Justyna na czacie, że ani Krzychu, ani Smok to nie jest fuksja. Bardzo przepraszam, więc nie wiem. Ale mi pokazali fuksję i ta fuksja jest najbardziej zbliżona do mnie. To jest zdrada. A, do brzegu, panowie, no do brzegu. Ostatnie urodziny. Dzisiaj urodziny obchodzą. Pani Ilona Łebkowska. Serdecznie. Dziękujemy za te wszystkie seriale. Dziękujemy za te wszystkie seriale i za te zwroty akcji. Tak. I za te wszystkie... No, za Małgorzatę Foremniak i Artura Żmijewskiego, Bartka Obuchowicza i Alicję Bachledę-Cur. Czyli to jest to, że jak tam wpadła w kartony i zginęła, tak? To jest M jak Miłość. Scenarzystka M jak Miłość, Barwy Szczęścia, na dobre i na złe, Radio Romans. O, pamiętasz? Nie pamiętam. To Kędzior Słuchał, na pewno. Dzisiaj urodziny obchodzi kolejne 18. Monika Olejnik. Pozdrawiamy również panią Monikę. Pozdrawiamy panią Piotr Kędzierski, Wolne Media. Dzisiaj urodziny też obchodzi tenisistka, która zdecydowała się wrócić na korty i już dostaje nawet dzikie karty na ten turniej po Wimbledonie, już wiadomo. Karolin Woźniacki, Karolina Woźniacka. Myślałem, że powiesz Caroline Derpieński. Caroline Woźniacki. Ona jest super, ja z nią słyszałem, oglądałem wywiad, to jest super. Nie, Karolina jest super dziewczyna, tak. Urodziła dwójkę dzieci. O. I po trzech latach postanowiła wrócić na korty. Była tenisistka numer jeden w rankingu WTA, wygrywała wielkiego szlema i teraz postanowiła znowu pograć w tenisa. Dobra koleżanka Agnieszki Radwańskiej. Agnieszka już nie gra, a Karolina postanowiła wrócić. Dzisiaj urodziny też już 37. obchodzi piłkarz, który zdecydowanie nie zrobił kariery takiej, jakiej mu, jaką mu prognozowano. Johan Gourcuff, syn też bardzo znanego i docenianego trenera we Francji, Christiana Gourcuffa. Johan Gourcuff miał naprawdę papiery, żeby być kolejnym Zidanem, ale takich było paru Zidanów. Żaden z nich nie doskoczył. No Johan Gourcuff. Proszę? Kontuzję. Kontuzję. A poza tym Johan Gourcuff był też takim chłopakiem, który, no widzisz, nie pasował za bardzo do piłki nożnej, bardzo wrażliwy. A, okej, czyli głowa po prostu nie dojechała. Tak, typ wrażliwca, który się za bardzo przejmował. Zresztą kiedyś o tym mówił, że za bardzo się przejmował. Nieudany mecz, to na niego bardzo wpływało. Ale to jest bardzo częsty przypadek, że jest super piłkarz, to totalnie na treningach wygląda najlepiej, a przychodzi co do czego, przychodzi mecz i po prostu jest jakaś blokada się włącza, że jest presja. Genialny zawodnik, Gourcuff, naprawdę. Kiedy miał swój dzień, kiedy mu wychodziło, to szło jedno za drugim, naprawdę fantastyczne zagrania. No i mamy cytat dnia, bardzo interesujący. Uwaga, prosto od Lipton Yellow Label. Może ja zamknę oczy. Zamknij oczy, uważaj, bądź zaskoczony. Robert Kubica, cytat motywacyjny. Gdybym miał oglądać Formułę 1 w telewizji, to chyba bym zasnął. I to jest piękne. To jest piękne i ja bardzo się utożsamiam z tym cytatem, bo no... W sensie, no fajnie się ogląda te samochody, ale nie jest jakby, nie wiem, jakby będąc kibicem Formuły 1, nie jest. Nawet się nie przyjrzysz. A nie zmieniłeś nawet zdania na ten temat po serialu Netflixowym? Nie. Nie? To znaczy, serial jest fajnie, bo masz tam dużo scen jakby od wewnątrz, od środka. Pokazują dopiero tych ludzi, te emocje. Tak. Wiesz, bo rzeczywiście oglądanie samych bolidów na starcie. Wygląda mniej więcej tak. Przyznaję szczerze, że kiedy Robert Kubica był przez tam kilka sezonów, był gwiazdą, wydawało się, że być może doczekamy się Mistrza Świata, postanowiłem obejrzeć kilka wyścigów, bo nie byłem, nie za bardzo się tym interesowałem. I no stało się tak, jak Robert powiedział, no zasypiałem. Jest start, który jest interesujący, pierwsze cztery kółka, a potem nagle taki, wydawał mi się jak u Zdzicha Kręciny, element... Z różnych kamer, nie wiesz, które to jest, jakby, który to jest zakręt, czy to jest końcówka okrążenia, czy... Ale nie wiem, właśnie teraz pytanie, czy gorzej jest oglądać Formułę 1 w telewizji, czy na żywo? Y
no wiesz, mam kolegów, którzy absolutnie nie podzielają mojego zdania i uważają, że w ogóle Formuła 1 jest fascynująca, że dopiero wchodząc głęboko w Formułę 1, kiedy zaczynasz rozumieć strategię tych pit stopów i tak dalej, opony, nie opony, to wtedy się robi ciekawe. Faktycznie przyznaję, że po obejrzeniu serialu pierwszego, drugiego sezonu też w to wkręciłem się mocniej, no ale nie potrafię jakoś tak w to wejść bardzo, bardzo głęboko. Ale bycie na żywo, no nie wiem, bardzo wielu Polaków zawsze jeździło na Hungaroring na Węgry, bo to był chyba najbliższy tor Formuły 1. No i oni nawet stojąc na 15 wirażu, gdzie się tak naprawdę nic nie działo, i tak przeżywali momenty uniesienia za każdym razem, jak było to... A wiecie, że podobno ma być kolejna seria, tym razem o golfistach. No jest już seria o tenisistach. A o golfistach teraz ma być, tak? O golfistach, tak. I to jest ciekawe, bo tam jest podobny case jak z piłką nożną. Mhm. Bo ci golfiści są kuszeni przez Bliski Wschód bardzo mocno. Tak, ja wiem. Powstał osobny cykl. I myślę, że też to może Arabia być... jakaś? Tak, co tam bardzo, się... tak. Może to... I tam też się wypowiadają różni... To Gareth Bale golfiści. Tam, myślę, że powinien się tam zakręcić. Mhm. A nie, bo płacą mówimy o tenisie, ciężkie a nie pieniądze o za to. O tenisie tak, mówimy, płacą ciężkie a tam pieniądze i tak płacą duże pieniądze w golfie. Że Saudyjczycy chcą zapłacić jeszcze o dużo, dużo większe pieniądze. No mamy na Netflixie kilka seriali sportowych, troszkę robionych na wzór Formuły 1. O tenisistach wszedł drugi sezon i teraz pojawił się kilka tygodni temu, podobno fenomenalny, jeszcze nie zdążyłem go obejrzeć, o kolarzach, o Tour de France z ubiegłego roku. Olaf Ludwik, Olaf Ludwik, Suchoruczenkow i Gunbolt. Tak. I ten oto sposób wróciliśmy do Ulan Bator. Mucha no dobra, sprawdźmy. Mucha jest latać strasznie. Czat martwi się o Krzycha. Po sieci latają filmiki, które sugerują, że Kuebo znalazł już sobie nowego hypemana. Niestety, zostałem na bezrobociu. I to taka forma wypowiedzenia umowy dosyć nieprzyjemna, bym powiedział. Dowiedziałem się z Instagrama. Jak to jest, że to ty nie zostałeś zaproszony? Nie, no tam Kuebo, wiesz, mam taką bliższą relację. Ja z Robertem się znam, ale to nie jest jakby na tyle... Ale ten filmik to zrobił nasz kolega wspólny. Który? Kto? A, no tak. Wrzucił u siebie i zobacz, zrobił wiralka. No. No bo też teraz... napisałem, wyślij mi to, słuchaj. No i teraz wiesz... No ale Robert nie... widać, że tam słuchał. Widać, Polski słuchał. Uważa, że Robert Lewandowski nie ma prawa bawić się, śpiewać, bo przegrał z Mołdawią kilka tak, tygodni. Tak, to też jest... Że powinien no to jest leżeć smutne, krzyżem. To jest smutne. Cały czas. No tak. Okej. Okay. Czy możemy... Ponieważ udało nam się w ten szczęśliwy sposób przebrnąć razem z Lipton Yellow Label przez prolog tego programu, który trwał prawie tyle co 4 etapy. Jesteśmy jak... Pamiętasz serial Czubasa? To tam jeden od 7 odcinków trwał mecz. Tak, spokojnie. Pół godziny mieliśmy kalendarium, to jest chyba rekord. Bardzo dobrze, ale znaczy, że jest dużo tematów pobocznych. A państwo, co, a właśnie, love bombing i co nasi love bombing, no właśnie, love bombing rozstrzygnijmy. Gdzie jesteśmy w love bombing? Była przed chwilą gdzieś ta ankietka. Komu chcecie przekazać miłość na Instagramie? Marcin Dorociński wygrywa. No i wygrywa? 4%. Wygrywa Dorota? Tak. Nie, Marcin Dorociński wygrał. No. 34%, Apolonii Sztajny... Dobrze. Nie Dorota, dobrze, Marcin, nie Dorota, dobrze. Jaka Dorota, halo. Dobra, lecimy dalej. Apolonii Sztajner 24%, Majka Jeżowska 21% i Jarosław Jakimowicz. Zobaczcie, jakie zdjęcie. Ile Jarosław 19%. Wydaje no, mi się, w końcu się doczeka. Że pan Jarek będzie tu długo wisiał. Czyli, myślisz? Tak, ja mam nadzieję, że w końcu wygra Apoloniusz Sztajner. I to jest ostatnie zdjęcie. I to jest ostatnie zdjęcie ładne, Marcina. To jeszcze... Doroty. Czekaj. Przedostatnie, ale ostatnie. Ale on tam, to musimy faktycznie zrobić duże zamieszanie, bo tam jest polubień 3300. Tak. Ile jest komentarzy? Żeby zobaczyć. 30 jest chyba. Dobrze, to świetnie. To pod tym zdjęciem, panie Marcinie, ale jest pan uśmiechnięty. Hmm. Ale pan świetnie wygląda. Szanujemy pana. Widziałem mecz w 99 roku i Rogala, którego strzelił pan po podaniu Dziekanowskiego. Marcin, świetnie ci w tym różu. Tak. Cokolwiek. No. A czy wy rozmawialiście z panem Marcinem wczoraj z Kubą w waszym Gadaliśmy, programie o tym Mission Impossible najnowszym, co ma Jezu, zajrzeć? Tak. No o przecież tym on tam... Tak. A, czyli głównie o tym. 19 jest premiera. No właśnie. Marcin, no to trzeba powiedzieć, zaczyna ten film, nie? Czyli gra w tej otwierającej roli. Czyli otwierającej przed piosenką. Czyli jeszcze przed piosenką i to jest siódma część, w ósmej części też się pojawia. Generalnie miał treningi z nurkowania i no to zupełnie inna skala doznań przy takiej superprodukcji, bo rzeczywiście oni byli nastawieni na to, że wydają dużo pieniędzy, zarabiają jeszcze więcej. Tom Cruise jest producentem. Podobno nie jest taki niski. No bo na obcasach. Albo jak go malują. Na obcasach.
Żeby to taki koturna. Przy tym Top Gunie ostatnim tam zwróciłem uwagę, jest taka ostatnia scena, gdzie przytula widać się z tą swoją kobietą i widać faktycznie, że ten obcas jest, w sensie but jest niby zwykły Adidas, ale podeszwa tam jest taka. To ja jeszcze wam zaspoileruję, bo możecie odsłuchać sobie tej rozmowy, ale będzie na jesieni. Tutaj, proszę bardzo, to są te rozmowy na Onecie, wojewódzki, kędzierski. O. I wyobraźcie sobie, że będzie w koreańskiej superprodukcji. A koreański kino i w ogóle azjatyckie kino jest teraz... A, ty mi dolałeś. Idzie w górę, Squid Game, czy Parasite, który jest świetnym filmem. Polemizowałbym, ale... Ale mi się podobał. Okej, nie wnikam. Czyli co, czyli Marcin, fajna rozmowa z Marcinem? Fajna rozmowa, jest też wątek piłkarski, trochę się już od tej piłki odcina, bo miał taką etykietę, bo przez boisko bezdomnych, było dla niego takim wyleczeniem trochę z tej traumy, bo jednak kontuzję miał i mógł trochę więcej pokopać niż tam. Marcin, dobra. Czyli bardzo utalentowanym piłkarzem reprezentacji artystów polskich, rzeczywiście był jednym z nielicznych, który faktycznie umiał grać w piłkę. Uwielbiam takie wpisy na czacie, jak ten sprzed momentu. Marek Lisewski napisał: jak wy pitolicie, jacy wy jesteście infantylni. No tak. No, uwielbiamy to. Właśnie po to my wręcz walczymy. Walczymy o koronę najbardziej infantylnego w tym programie. Na razie, nie ukrywam, prowadzi Kędzior. Dziękuję. Krzysztof wziął pytanie z Mokan na poważnie. Jakieś wyróżnienie. Tak. Które? Słuchajcie, ale nie, wracając do love bombing, ponieważ jest to sprawa poważna, nie możemy zapominać o rzeczach pryncypialnych. Dobra, co piszemy u pana Marcina w to, komentarzu? To, co chcemy, love ale ma być to, serduszko. Przypominamy, mają być to wyłącznie pozytywne komentarze i nie wolno w żaden sposób dać odczuć Marcinowi, że sobie z niego robimy jaja. Bo ale, nie robimy. Bo nie robimy. Bo nie robimy. Przystojniak, ale to 6 tygodni temu, hala, to jeszcze nie naszego love bombing. Oscar, ten Oscar będzie twój. Tak. Ale kurczę blade, jest jeszcze jedna rzecz, no bo Tarantino obiecał, że zrobi 10 filmów. Tak. Zrobił 9. I kurczę blade, a Marcin marzy o tym, żeby zagrać u Tarantino. Marcin, Tarantino. Mieliśmy jednego Polaka. Czyli ostatnia szansa. A poza tym jednego Polaka. Kto był operatorem filmów Pulp Fiction i Wściekłe Psy? Pan Andrzej Sikora. Więc poważnie. Mówisz po nitce do kłębka, że Marcin... Myślę, że ja bym tutaj zadziałał, napisał, spotkał się z Quentinem i powiedział this is the man for you. O, Mister Jagodziak, słabo to prowadzicie, serio. No, pozdrawiam. Ja tam tego nie czytam i się nie przyjmuję. A ty masz takie smutne oczy, jak to czytasz. Nie, ja mam smutne oczy, bo nadal jestem troszkę zaspany. Sam mnie tu zaprosiłeś. Nie Maciulku, mogę się skupić powiedz mi tak, dwie sprawy. Po pierwsze, czy... Pamiętaj, że czekamy na kogoś, kto zadzwoni zaśpiewać hymn Mongolii. A, no właśnie. I to najlepiej z Ulan Bator, z Mongolii. Najlepiej z Ulan Bator. Pamiętam. Po drugie, czy mamy już połączenie z panem, a nawet bez pana, z Bartkiem Długoszem? Jeszcze nie, bo pan dojeżdża do miejsca odosobnienia, gdzie będzie z nami rozmawiał, więc możemy jeszcze na przykład jakąś ciekawostkę. O, ciekawostki. Ciekawostki z dupy wzięte od Kędziora, ty oczywiście, masz takowe. A ja mogę famalika odrzucić. Ja wysłałem Paczulowi wczoraj. Proszę bardzo. Kilka rzeczy. Słuchaj, no... Ja mam jedną, jak nie chcesz. Co ja? To zacznijmy od Famalicao. Od Famalicao, patrz, ja rzucam. Otóż dzisiaj, moi drodzy, zajrzymy do Andory. O. Wyobraźcie sobie, że w zakończonym niedawno sezonie do andorskiej ekstraklasy awansował klub Athletic America. I teraz klub został założony w 2010 roku, rywalizował wyłącznie w rozgrywkach futsalowych, natomiast jest założony przez imigrantów z Ameryki Łacińskiej. W 2015 roku zostawili sobie sekcję piłki halowej, ale też zgłosili się do rozgrywek drugiej ligi andorskiej w piłce pełnowymiarowej, bo tam więcej niż dwóch lig nie ma. W Klub Ameryka, jak sprawdziliśmy, występuje 3 piłkarzy z Andory, a poza tym wyłącznie Kolumbijczycy, Argentyńczycy, Peruwiańczycy. No i właśnie awansowali do rozgrywek ekstraklasy Ligi Andorskiej. To nie jest wcale taka nowina na andorskim terenie, bo jest tam na przykład klub Lusitanos, który składa się z mniejszości portugalskiej, jak sama nazwa wskazuje. No to ciekawe. No zresztą musicie wiedzieć, że te imigranci z Ameryki Łacińskiej mają w bardzo wielu krajach świata swoje kluby. Na przykład w lidze wyspy Bonaire jest taka liga, wyspy Bonaire. Jedną z najsilniejszych drużyn tamtejszej ligi jest klub SV Uruguay, o. Którego jak
można się domyślić, w dużej mierze... Argentyńscy uchodźcy, brawo, tak. No. Słuchajcie, ale to przecież jest w Ameryce Południowej dużo klubów, które nazywają się po prostu wprost, tak jak kluby z Europy. Z Europy. Barcelona, Liverpool. Liverpool i wiele nawet innych. Nawet ostatnio Barcelona sprzedała prawa do używania tego skrótu Barsa, tylko nie wiem komu. No i tam już ciułają pieniądze na wszystkim, co się da, ale to nie wiem, czy to jakiemuś klubowi z Ameryki, chyba tak, ale nie chcę nikogo oszukać. Co do Andory, to jak będziecie przejeżdżali tam między Hiszpanią a Francją, tak? Ona chyba gdzieś tam leży. Uważajcie, pamiętajcie, żeby wyłączyć internet, bo ja zapomniałem raz i tam ciekawa fakturka to przyszła. To jest nieunijny kraj chyba i tam się zżera. No, gra tam nasz taki dobry kolega Alfonso Lima, który jest rekordzistą świata w liczbie rozegranych spotkań w reprezentacji narodowej. Lima był powołany na mecz Andora-Polska. Bardzo mu zależało na tym, żeby tutaj przyjechać i wymienić się na koszulkę z Robertem Lewandowskim. Chyba mu to udało, tak? No i dzięki mnie. Ponieważ on finalnie został wtedy... jestem w kontakcie z nim. Z Ildefons Lima, nie Alfonso Lima. Ildefons Lima. Rzeczywiście jesteście bliskimi kumplami. Jesteśmy bardzo bliskimi kumplami. Alfonso, sorry, Ildefons. Ildefons został skreślony z listy reprezentantów, ponieważ skłócił się z prezesem federacji, swoim to pewnie jego wcześniejszym kolegą, prawie, czy wcześniejszy kolega z drużyny narodowej. Został skreślony z listy reprezentacji, nie przyjechał na mecz do Warszawy. Nie pamiętam, gdzie graliśmy z Andorą. Polska, Andora. Było mu z tego powodu smutno, płakał. Udało mi się poprzez wtedy jeszcze prezesa federacji Zbigniewa Bońka z Robertem załatwić, że ściągnął koszulkę z grzbietu, podpisał i wysłaliśmy ją do Andory. A on zbiera te koszulki, ma ich naprawdę potężną kolekcję. Możecie sobie prześledzić Limę na Twitterze. Chciałeś te newsy ode mnie. Tak, newsy z dupy wzięte. To wydarzyło się kilka dni temu, ale jest to dla mnie news wstrząsający. Tak. Otóż pewien mężczyzna, miejscowość Świercze, tam ochotnicza straż Świercze pożarna. Świercze to jest bardzo blisko Ciechanowa. Co tam się wydarzyło? No widzisz, i wyobraź sobie, dostali cynk, że mężczyzna spał na torach kolejowych. I uwaga, przejechał po nim pendolino. Co? Tylko... okazuje się, że można takie wydarzenie przeżyć. Bo był, oczywiście, tutaj jest w ogóle nie ma zaskoczenia w tym absolutnego, że był nietrzeźwy. Aha, i po prostu, jak jesteś nietrzeźwy, to szukasz wygodnego miejsca do spoczynku i położył się na torach. Między torami. No, tam są w środku. To jest w ogóle pięknie napisane. Jak się okazało, był nietrzeźwy i przewrócił się na torach, a następnie postanowił się zdrzemnąć. Czasownik postanowił. Bo i tam muszą znaki zdrzemnąć. Ja to przeczytam, bo to jest bardzo ładnie napisane. Śpiący mężczyzna miał dużo szczęścia. W tym samym czasie torem poruszał się pociąg pendolino relacji Kraków-Kołobrzeg jadący z prędkością 200 km na godzinę. Pociąg przejechał nad śpiącym mężczyzną, który wyszedł z sytuacji bez szwanku. No i oczywiście tutaj jest napisane bardzo dosadnie, że jego nieodpowiedzialne zachowanie postawiło na nogi służby ratownicze. No i też oczywiście OSP w Świerszcze. Świerszcze. Napisali komunikat. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ewakuacji mężczyzny z torów kolejowych. W trakcie trwania czynności ruch pociągu w kierunku Działdowa został czasowo wstrzymany, więc to już cała ta historia nabiera rozmachu. Mężczyzna z nieznacznymi obrażeniami doznanymi po upadku zajmował się zespół ratownictwa medycznego. Nasze czynności zakończyły się pomyślnie i po godzinie 18 powróciliśmy do garaży. I tutaj jest najważniejsze, puenta tej historii. Tak. Po zakończeniu działań na torach strażacy udali się do likwidacji gniazda szerszeni w Pruszkowicach. I to jest nagły zwrot akcji. Odnośnik do kolejnego artykułu. Tak, ale wyobraźcie sobie, że jesteś... Znam ten stan, nie będę ukrywał. No kto jest bez grzechu... Leżenia na torach? Nie, ale stary... Czy on w ogóle czaił tą historię, że nad nim przyjechało pendolino? No, skoro postanowił się zdrzemnąć, być może, to pendolino nie zaniepokoiło ale go. Ale wyobraź i sobie, że załóżmy, że się budzisz, nie? A jak się budzisz, to się wzdrygasz. Budzisz się, wzdrygasz... No tak. I nad tobą po prostu przelatuje. I jeszcze tam przecież są te toalety w pociągach.
Dobrze, że nikogo tam nie było. A skąd wiesz? Ale wiesz, jak on leciał... Jak ten pociąg leciał 200 na godzinę, to on nawet się nie zdążył zorientować. No nie, no to kilkanaście sekund. Ja myślę, że to jest troszeczkę... musi być głośno. Żartuję. Musi być głośno. Ale miał dyskotekę. Ale to tak jak mówisz, że człowiek jakby wyrwany ze snu tak jakoś się wzdryga i faktycznie no to pendolino musiałoby być zawieszone dosyć wysoko, żeby nie zahaczył. Ja myślę, że to może być stosowane jako terapię, bo to jest dość szokowa historia i myślę, że jak on tak sobie przeanalizuje, że co zrobił po alkoholu, myślę, że jest szansa, że jego nie dotknie. Dobrze, ale w tym wszystkim najbardziej, bo historia taka szczęśliwie zakończenie. Idealnie nadaje się do freak fightów po tym wszystkim. A to i tak. Ale no szkoda w tym wszystkim pasażerów, którzy musieli później czekać w tym korku, bo ostatnio znajomy mi mówił, że właśnie też był jakiś osobnik, który się położył na torach, nie wiem, czy chcący, czy niechcący, ale no i po prostu tam po 3-4 godziny cały ruch jest zablokowany w obie strony, więc... Słuchajcie, ja tutaj... Panowie, ale jest ważna informacja na czacie. Tomasz Miernik, uważaj, lubisz tę historię? No. W nowych pociągach w toaletach jest obieg zamknięty. O, dziękuję bardzo. Czujesz się spokojniejszy? A czy w starych pociągach był obiekt niezamknięty? Był obiekt niezamknięty w starych pociągach. Niezamknięty, ale... Dlatego na stację nie można było iść do łazienki. Są nawet zdjęcia takie jak są tory i taka kamienie i ludzie taka... Okej, dobra, ludzie wstają. Nie, ludzie jest wstają. Taka... Panowie, a może ja to przerwę. Jest ta... Ale to Krzysiek zaczął. Jest taka wąska ścieżka trawki. Tak. Jednak w infantylizmie wychcuwasz się na miejsce pierwsze. Mamy gościa. Nie, ja miałem jeszcze... Poczekaj, jeszcze jedna informacja. O Sosnowcu, no a możemy po? To po. A to długa będzie historia? Ja mogę przeczytać nagłówek. To przeczytaj nagłówek. Gazeta Wyborcza Sosnowiec. Dzieci i dorośli kąpią się na stawikach w Sosnowcu, mimo obecności bakterii kałowych. Koniec. I to o tym jest informowane. Oj, to jest zdecydowanie... O, jest człowiek. Jest razem z nami Bartek. Bartek Długosz, prezes Palanta w Polsce. Cześć, Bartek. Ej, ale ty masz jakieś bardzo profesjonalne studio, z którym się z nami połączyłeś. Gdzie jesteś gamerem? Nie mogę wszystkiego powiedzieć. Streamujesz? Okay. Jesteś streamerem gamingowym? Jestem akurat u partnera naszego. Dobrze. Bartku, jesteś prezesem Palanta w Polsce. Brzmi to, nie będę ukrywał, trochę dziwnie i dziwacznie. A ty postaraj się nas przekonać i udowodnić, że to jest bardzo poważny związek sportowy i że gra w Palanta to nie jest wcale nic takiego dziwnego i zaskakującego, jak na pierwszy rzut ucha brzmi. To może lekkie, małe doprecyzowanie. Tak. Bo ja jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Palantowego, prezesem klubu sportowego PS Pal Kraków. Okay. Federacja się buduje. Także federacja będzie gdzieś niedługo. Natomiast to są bardzo poważne działania. To my już awansem cię mianowaliśmy tym prezesem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To są bardzo poważne działania. Od 9 lat tak naprawdę wskrzeszamy Palanta w Polsce. Dlatego, że to jest polski sport wymyślony w Polsce ponad 500 lat temu. Tak jak tutaj słyszałem, właśnie wspomniałeś, są niektóre źródła mówiące o tym, że baseball powstał właśnie od Palanta. Mm-hmm. A to dlatego, że na początku wieku XVII, w 1608 roku dokładnie, mm-hmm, Polacy zostali ściągnięci do Virginii, do Jamestown przez Anglików, aby założyć pierwszą stałą kolonię właśnie w Stanach Zjednoczonych, wtedy w Ameryce Północnej. No i ci Polacy już na samym początku zaczęli tam grać w Palanta. Są do tego zapiski potwierdzone właśnie, mówiące o tym, że nawet Indianie im się przyglądali z zachwytem. Także Norman Davis, między innymi w książce Boże Igrzysko, Historia Polski, wysnuł taką tezę, że baseball narodził się właśnie od Palanta. Natomiast Palant w Polsce był bardzo popularnym sportem. Przed II wojną światową był jednym z najpopularniejszych sportów w Polsce. Natomiast dopiero komunistyczna propaganda w latach 60., 70. chciała zniszczyć naszą polską tradycję i wtedy zaczęto nadawać takie obraźliwe określenie do słowa palant, jako określenie kogoś głupiego, durnego. A sama nazwa pochodzi z włoskiego palla, piłka, z czasów Bonysforcy. Starowłoskie palante znaczyło grający piłką. Bartłomieju, to wspaniała historia. Chciałem właśnie powiedzieć to, o czym mówił Bartłomiej, pan prezes przyszły Długosz, przyszły że prezes. Dziadek właśnie mówił, że grał w Palanta i potem ten sport został wymazany, tak jak zresztą wiele, wiele rzeczy przez te 50 lat. Ale rozumiem, że jak rozumiem, Bartek, chodzi o to, że komunistyczna propaganda uważała Palanta jako wtedy, nie wchodząc w szczegóły, jako naśladownictwo z baseballa, czyli sportu ze zgniłego Zachodu i zgniłych Stanów Zjednoczonych, tak? Pewnie o to chodziło.
Znaczy wiecie, Palant był symbolem sanacji. On jednoczył ludzi. Okay. I to im naprawdę nie pasowało, bo ludzie się jednoczyli, nawet Mieczysław Fok swoją autobiografię zatytułował Od Palanta do Belkanta i on w swojej autobiografii pisał między innymi o tym, że on nie bardzo lubił sporty, wolał operetki, natomiast wszyscy znajomi ciągnęli go na Palanta i on dla utrzymania swojego prestiżu społecznego uczestniczył w rozgrywkach palantowych. A to było takie, jakby to był taki sport, gdzie wypadało się pokazać na trybunach, wypadało w niego też grać? Wszyscy grali w Palanta dawniej. Mhm. Przed II wojną światową to był bardzo popularny sport, były regularne rozgrywki i ci palanciści byli traktowani jako celebryci wtedy. Oh. Nie było jeszcze takiego słowa oczywiście, natomiast jak w 1925 roku powstawał taki związek, Polski Związek Palanta i Gier Ruchowych i on jednoczył nie tylko palanta, ale również siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Mhm. A wyodrębnienie palanta w samej nazwie związku świadczy o jego największej randze na dane czasy. Czy ja mógłbym, bo gadamy o czymś, co dla nas jest jakąś taką jeszcze nieodgadnioną historią. Jakbyś mógł nam wytłumaczyć, jakie są zasady. Wiemy, że jest przyrząd, którym odbija się piłka. Ale no właśnie, ja chciałem zapytać, co ma baseball, czego brakuje palantowi? Że albo, tak, na odwrót, że tak, albo na odwrót. Mhm. Chociaż no... Baseball co ma hajs. Tak. Ma dobry marketing. Natomiast baseball jest bardzo... Baseball, szczerze mówiąc, jest nudnym sportem w porównaniu do palanta. Palant jest mega emocjonalny, mega grywalny, bardzo szybki. Główną różnicą jest to, że sami sobie podrzucamy piłkę i jedną ręką, trzymając kij, wybijamy właśnie tę piłkę w pole. W baseballu nam ktoś narzuca. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że nagonka na palanta zaczęła się od pracy doktorskiej pani Zofii Dowgird z 1966 roku, która napisała pracę Formy gry w palanta na terenie Polski. Nie pamiętam, czy nie pomyliłem nazwy. Natomiast ona opisała około 400 odmian gry w palanta. Dlatego nawet do dzisiaj w wielu miejscach w Polsce gra się w palanta, natomiast często są to minimalnie różne zasady. My jesteśmy też po to, żeby te zasady ujednolicić. Palant jest bardzo, bardzo prostą grą. Chodzi o to, że są dwie drużyny, jedna wybija z takiego pola nazwanego niebo, to jest taki kwadrat 3x3 metry. I jest oznaczone boisko piekło. Mhm. To jest taki prostokąt 20 na 50 metrów, mniej więcej w zależności od terenu dostępnego i doświadczenia graczy. I teraz mamy po boisku rozstawione 4 bazy. Zawodnicy wybijający muszą przebiec te 4 bazy, wtedy zdobywają punkt. Tak, w międzyczasie może się wydarzyć dużo różnych rzeczy, natomiast głównym tutaj zadaniem jest wybicie właśnie i bieg między bazami. W międzyczasie ktoś może zostać między bazami zbity piłką albo złapany na przykład jedną ręką z góry, wtedy jest wyautowany. Jest oczywiście troszkę tych zasad takich doszczegóławiających, natomiast opracowaliśmy takie metody, że w ciągu kilkunastu minut jesteśmy w stanie nauczyć grać każdego, nawet kto nigdy wcześniej nie miał kija w ręce. Ale słuchaj, czyli de facto opowiadasz nam o zasadach baseballa. Dlaczego uważasz, że baseball jest nudniejszy? Poza tym może oczywiście, że jest ten rzucający piłkę do tego... Niestety nie znam terminologii baseballowej, nie wiem, jak oni się tam nazywają. Miotacz. Miotacz, tak. No więc w kierunku tego, który tym kijem próbuje uderzyć tę piłkę, no to jest w zasadzie jedyna poważna różnica. Tak, natomiast musiałbyś zagrać z nami. No. To wtedy zobaczysz różnicę. Okay. W baseballu jest dużo takiego czekania i tak dalej. U nas jest bardzo szybka i sprawna rozgrywka. Okay. A powiedz mi, ile na rok 2023 jest ludzi, którzy grają w palanta? Zawodowo? Zawodowo podejrzewam, jeszcze nie. Zmierza to w tym kierunku i trzymam za was kciuki. Mhm. Ale ile jest to osób? No bo jak będziecie ujednolicać, sam mówiłeś, że tych jakby form palanta jest wiele, no musicie się wszyscy zebrać i jakoś dogadać, żeby to ustrukturyzować. Widzicie, dzisiaj wszystkie słowa na U wychodzą nam ułożyć. Bardzo ciężko. Ułożyć. Tak. I to jest bardzo dobre pytanie, na które ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że według naszych obserwacji tak naprawdę w Polsce może grać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób palanta w tym momencie, ale oni nie wiedzą jeszcze o naszym istnieniu, a my o ich.
dlatego że docieramy do coraz to większej liczby szkół, gdzie do dzisiaj gra się po prostu w Palanta. I ja rozmawiam z tymi ludźmi, właśnie każdy tam troszeczkę na inne zasady gra, więc my jesteśmy od tego, żeby te zasady ujednolicić. Więc jeżeli ktokolwiek chciałby zagrać w Palanta, na takie zasady, jakie mamy my, jakie ma stowarzyszenie, jakie będzie miała federacja, to najlepiej się skontaktować po prostu z nami. Mamy A jak się z wami skontaktować? No właśnie, podaj jakiegoś Instagrama i zaraz tak, to będziemy... Instagram Palant powraca, TikTok Palant powraca, Facebook Palant. Najlepiej na stronie palantpowraca.pl. palantpowraca.pl, tam was możemy szukać. Muszę ci powiedzieć, że w trakcie trwania tej naszej rozmowy kilka osób napisało na czacie, że w podstawówce nauczyciel wprowadzało im właśnie na lekcjach WF-u grę w Palanta, więc oni grali, nawet może nie wiedząc do końca, że grają w Palanta. Wydaje mi się, że po prostu piłka palantowa jest bardzo popularna i nawet są na jakichś czwartkach lekkoatletycznych zawsze mieliśmy... Rzut piłką palantową. No, właśnie. Właśnie, powiedzieliście o piłeczce. Co jest potrzebne do grania w Palanta? Może ogląda nas jakiś dyrektor szkoły, może fajnie by było zainwestować tutaj kilkanaście piłek i mamy fajną zabawę. Tak, więc potrzebne jest oczywiście kij. Kije produkujemy sami z odpowiedniego drewna. Też doszliśmy tutaj do perfekcji w tej materii. Potrzebne są bazy, które są rozstawione na boisku. Mm-hmm. Potrzebna jest jakaś taśma albo coś innego, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyznaczyć boisko. Tam plecakami się wyznaczy. A nawierzchnia? Można. A nawierzchnia to gramy to na przeróżnej nawierzchni, bo gramy i na trawie. Teraz oczywiście w sezonie letnim, to najwięcej tak naprawdę na trawie, na Orliku. A co niedawno był Puchar Polski na trawie właśnie w Słubicach w czerwcu. Mhm. Natomiast najbliższy taki duży turniej to jest plażowy Puchar Polski w Trójmieście 26 sierpnia, więc na plaży też gramy i w ogóle na plaży gra się najlepiej, zdecydowanie, najbardziej efektownie. Gramy też na hali w zimie. Zdarzało nam się grać nawet pod sezonem narodowym na Żwirze, bo mieliśmy grać na Błoniach na Narodowy Dzień Sportu, ale była taka ulewa, że Błonia były zalane, więc da się zagrać praktycznie wszędzie. Czyli Bartek, rozumiem, że jeżeli mamy Orlika, to takie wymiary absolutnie wystarczą, żeby zacząć przygodę z Palantem. Dokładnie tak. Taki standardowy Orlik, bo Orliki są też różne, ale ten standardowy, ten największy jest tak idealnie wpasowujący się właśnie w wymiary naszego boiska. Ostatnia historia, bo widzę, że masz czapkę twojego klubu. Domyślam się, że w baseballu ta estetyka nie jest przypadkowa. I czy w piłce nożnej też jesteśmy fanami koszulek. Czy w Palancie istnieje estetyka jakaś, do której można się odwołać sprzed tych 80-100 lat? Istnieje estetyka, to trzeba byłoby oczywiście te historyczne zdjęcia zobaczyć. Najczęściej grano spodenki były takie długie, ale to powiedzmy są zdjęcia z lat 30. na przykład, czy z 50., więc to w piłce nożnej też troszkę inaczej to wyglądało, ale jest jedna ciekawostka tutaj, bo najczęściej grano na bosaka. Na bosaka? Już wtedy grano na bosaka. No proszę. To jest ciekawe. Albo na boso, żeby nie... Na boso, może lepiej. To teraz jeszcze cię na końcu... na bosaka. Słuchaj, na koniec jeszcze pyta ktoś na czacie. Dwa ostatnie pytania z czata. Po pierwsze, palancista, palanciarz, jaki jest rzeczownik gracza w Palanta? Palancista. Palancista, dobrze. I drugie pytanie, bo chyba nie wybrzmiało to dość mocno. Dlaczego słowo palant, kiedy tak naprawdę słowo palant nabrało takiego pejoratywnego znaczenia? Czy to znowu się musimy wrócić do tych lat 70., do wtedy, kiedy nam obrzydzano palanta? Tak, nawet do 60., nawet do 60., tak. I jakby wszystko zaczęło się od właśnie tej pracy pani Zofii Dowgirt, którą już tutaj wspomniałem. Po napisaniu tej pracy, jakby przez warszawską prasę przelała się fala szyderstw i kpin, której kulminacją był głośny artykuł Daniela Pasenta na łamach Polityki na ostatniej stronie z 1967 roku pod tytułem po prostu Palant. Mam dwie te gazety historyczne u siebie. Przeczytałem ten artykuł. Tam nie ma żadnej merytoryki, kompletnie nic. Pasent tylko wyśmiewa
to, że pani Zofia zajmowała się po prostu Palantem, natomiast nie wyjaśnia w żaden sposób dlaczego. Mówi tylko, że są rzeczy ważniejsze od Palanta. Oczywiście, że były rzeczy ważniejsze i dalej dzisiaj są rzeczy ważniejsze niż sport. Natomiast dzisiaj nikt nie wyszydza swoich sportów narodowych. To jest niedopuszczalne, żeby Anglicy nie wyszydzili choćby krykieta, a ta nazwa przecież to też oznacza świerszcza i też może być jakby troszeczkę zabawna. No dobra, tak, a nikt nikogo nie nazywa świerszczem pejoratywnie, tak nazwijmy. Panie prezesie Długosz, tutaj słuchacze, widzowie zwracają uwagę, czy my nie gadaliśmy w Nuance kiedyś z Rasikiem? Gadaliście, masz pozdrowienia od prezesa i wiceprezesa Szampka i Jubego. No właśnie, bo ja nie chciałem tutaj, wiesz, przestrzeli, bo my się fizycznie nie poznaliśmy, prawda? Nie. Ale mówimy o tej samej słusznej inicjatywie. Ale to może fizycznie właśnie trzeba się poznać, tak, podczas jakiejś gry. Tak, i zagrać Palanta. No właśnie. Słuchaj, Bartek, bardzo ci dziękujemy za to połączenie. Jeszcze raz przypomnij link, my go tutaj zaraz wpiszemy. Palantpowraca.pl. Palantpowraca.pl. Naszym i waszym gościem był Bartłomiej Długosz, przyszły prezes Palanta w Polsce, prezes Federacji Palanta. Kibicujemy wam mocno. Daj nam znać, kiedy będzie jakiś mecz. My chętnie przyjedziemy. Co więcej, zagramy. Słuchajcie, w Warszawie są treningi w każdą środę, w Trójmieście też w każdą środę, w Krakowie. My nie musimy trenować, my wchodzimy od razu na mecz. My meczowo dojdziemy meczami. My do formy dojdziemy meczami. 26 sierpnia. Dobra, my dochodzimy do formy forma meczowa. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Trzymaj się. Dziękujemy ci bardzo. Trzeba oddać hołd naszemu rozmówcy, bo powiem wam szczerze, że tak jak on opowiada, naprawdę jest w stanie zachęcić i fajne są edukacje na ten temat, bo myślę, że no wiele rzeczy było fajnych, a potem przestało być fajnych przez widzimisię i polityczne poglądy jakichś tam ludzi. To prawda, no taka ciekawe. Powinniśmy się skontaktować z Agatą Pasent, żeby nam opowiedziała historię taty. Dlaczego pan Pasent pisał szkodliwe i takie paszkwile na tę dyscyplinę sportu, która, jak się okazuje, rzeczywiście, skoro Indianie już obserwowali zza winkla, jak Polacy grają w Palanta, można się śmiać, ale to rzeczywiście wygląda na to, że baseball jest jakąś tam ale kolejną mi się wydaje, mianą że naszego narodowego sportu. Że Palant powinien być bardziej promowany właśnie na etapie wczesnego nauczania, że w szkołach, że to jest fajna chodzi alternatywa. Chodzi o to, żeby pobiegać, żeby się fajna poruszać. Fajna alternatywa dla nauczyciela WF-u, który nie wiem, nie ma pomysłu, jaką lekcję zrobić i zamiast znowu rzucać piłę i macie, grajcie, to faktycznie zrobić coś takiego. Czat mówi, że Palant jest drugim najpopularniejszym sportem świata. Co? Za rzutem młotem, bo jak wiadomo, od Pawła Fajtka młotem rzuca się we wszystkich krajach świata. Gra się rzuca się młotem nawet więcej niż gra się w piłkę nożną. No tak. Bardzo fajny temat. Około godziny, przypominam, niedługo połączymy się już z kolei z Kamilem... Z Krakowem, Halo Kraków, to jeszcze chwilka. Nadal rozumiem, Paczulku, nie mamy połączenia z nikim, kto chciałby nam zaśpiewać hymn Mongolii. Niestety jest problem, jeśli chodzi o frekwencję takich ludzi. Ale poczekaj, bo może chodzi o to, że my nie podaliśmy telefonu. Podaliśmy. Podaliśmy? To jeszcze raz. 486. Może ja podam numer do Wygusia. Niech on do niego dzwoni, niech budzą Wygusia. Okay, ja wam powiem ten numer, pierwsze 6, ale resztę możecie sobie strzelać. Takie podawanie numerów znajomych jest bardzo, bardzo takie, wiesz, my pamiętam, że kiedyś zawsze po koncertach, to była druga, trzecia, kończysz koncert. Aha, jakiś, i tam Kłębo, Krzychu, dajcie numer, to się odezwiemy na jakiś after. Pewnie, zapisuj. I zawsze podawaliśmy numer naszego kolegi. Przyjaciela, który musiał wstać o 6, 7 do pracy, niestety, i o 3, 4 do dostawał niego te telefony. Kłębo, gdzie ten after? Patrzmy, więc co się dzieje na Love Bombingu. Zobaczmy, 7-3-1. Nie, słuchajcie, to mówmy się tak, w tym odcinku podam pierwsze 3 cyfry. Na tydzień kolejne 3. Tak? I potem przy Wygłusiu. Albo nie będziemy mówili, które to są. Państwo sobie ułożą. Podasz po 3 cyfry po prostu. Toczymy nierówny pojedynek z muchą, która lata nam po studiu. I to jest nieubrana na różowo. Pytanie, czy jak ją zabijemy, to nie będzie zbyt kontrowersyjne. Nie tutaj. Może być. Niech sobie lata. No czym ci zaskoczyła? Chcielibyśmy zobaczyć, Paczulku, po pierwsze, żebyś nam odnalazł kilka zdjęć starego, przedwojennych z gry w Palanta. To po pierwsze. A po drugie, zobaczmy, co się dzieje na koncie Marcina, na koncie Instagrama. Tak, właśnie. I czy zarzuciliście go wystarczająco liczbą pozytywnych? Bardzo mało kreatywny komentarz dorzuciłem, bo dorzuciłem, moi drodzy, Marcin, pomyczki. Kocham.
Płomyczki. Płomyczki dorzuciłem, ale zaraz dorzucę jeszcze więcej. Ja też miłego. Ale ja też właśnie już trzeci raz wchodzę w tą sekcję komentarzy, chciałem coś wymyślić kreatywnego i nie da się po prostu, bo dawajcie, nie można się skupić. Ale to osób, nasi widzowie wspaniali są od tego. Ale już 170. Lajkujcie mu na potęgę. O, to jest naprawdę ja super facet, no. A, rzeczywiście byłeś taki mało kreatywny. Trzy płomyczki dałeś. Dobrze, że nie. Ja dam różowe serduszko. O, o ty daj, tak. Ja dam jednorożca. Różowa trójka z... Marcin, kocham cię. Dobra. Panowie, bo my to zaraz się tutaj postaramy wszystko zrobić, ale już tak? Mamy też łączenie z, z panem, który chodzi. I to jest fantastyczna historia. Razem z nami jest oto i on. Ale ty nawet jesteś wychudzony przez to, że tak dużo chodzisz. Szczupły człowiek nie, razem z nami. Kamil Bąbel. Czarny wyszczupły. Cześć, Kamil. Miło mi, witam serdecznie. Kamil, muszę ci powiedzieć, że wpadłem zupełnie przypadkiem na ciebie, na twoje konto twitterowe i zacząłem sobie spoglądać na to konto wstecz. Raz na jakiś czas, od kilku miesięcy, wrzucasz mapę Krakowa z po prostu z wykonanymi procentami ulic Krakowa, które postanowiłeś przejść. Okazuje się, mój drogi, że nie jesteś pierwszy z tym pomysłem, ponieważ... Powiedzieli mi o tym synowie, kiedy powiedziałem, że chcemy się z tobą połączyć, że był już taki jegomość w Warszawie i przeszedł wszystkie ulice Warszawy kilka miesięcy temu. To znaczy ja dowiedziałem się, że jest tysiące ulic na całym świecie, którzy robią podobne pomysły w swoich miastach. Więc wcale mnie to nie dziwi. Mój pomysł został zainspirowany właśnie historią Matta Greena, który zrealizował to przejście wszystkich ulic w Nowym Jorku kilka lat temu. Kiedy był już na finiszu, dowiedziałem się właśnie o nim i postanowiłem odtworzyć to w Krakowie. No i tak się zaczęło. Kamil, dobra, to ja chciałbym tutaj poznać logistykę i planowanie tego całego wydarzenia. Tak. Czy jak chodziłeś po tej ulicy wielokrotnie, to już ją omijałeś, bo miałeś ją odfajkowaną, czy po prostu i chodziłeś tylko po nowych ulicach, gdzie cię jeszcze nie było, czy po prostu metodycznie od ulic na A po ulicę na Z z listy odfajkowywałeś i każdego dnia ciekawym elementem, by było też wprowadzenie takiej zasady, że nie możesz dwa razy przejść tą samą ulicę. A, to chyba się tak nie da. Nie możesz tak, nie robiłeś tak. Trudne, szczególnie w przypadku ulic ślepych, gdzie trzeba przejść. No, tak, albo rond. To jest jakiś argument. Ten pomysł. Jeśli chodzi o to planowanie, no to faktycznie starałem się unikać tego, żeby chodzić dwa razy tą samą ulicą, chociaż nie zawsze było to możliwe, jak właśnie w przypadku ślepych ulic. Czasami też trzeba było no po prostu gdzieś przejść dwa razy, czy tam trzy nawet, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca, w którym się nie było. No ale wraz z czasem uczyłem się optymalizować jednak te trasy w taki sposób, żeby jak najmniej tych powtórzeń wykonywać, żeby jak najszybciej ten progres mógł rosnąć. Ile ci to zajęło? Od tego momentu, kiedy usiadłeś z kartką, z listą ulic, do tego momentu, kiedy dzisiaj po południu, rozumiem, idziesz na ulicę ostatnią i będzie to ostatnia ulica podczas tego wyzwania. Tak naprawdę ta lista to powstała później. Pierwszy spacer to był taki, że wpadłem na ten pomysł i wyszedłem, żeby już mieć ten pierwszy spacer ze sobą i dopiero później myślałem o planowaniu, ale zajęło mi to dokładnie 3 lata, 10 miesięcy i 16 dni. Jeśli 3 lata, 10 miesięcy, ale rozumiem, że poświęcałeś na to tylko weekendy, prawda? Bo gdzieś chyba taki wpadłem na taki twój wpis na Twitterze, że tylko weekendami w czasie wolnym od pracy robisz to, co robisz. To znaczy na początku chodziłem dość często też po pracy, kilka razy w tygodniu, natomiast już ta końcówka faktycznie, te ostatnie miesiące, kiedy zostały mi takie obrzeża miasta i musiałem na jeden spacer poświęcić z dotarciem, dojazd, z powrotem tak 4-5 godzin. A byłbyś kozak, jakbyś tam poszedł, a nie dojechał. No mógłbym, ale już bym się zmęczył. Nie, to jest słuszny. Ten argument ja rozumiem akurat. Nie rób czegoś, bo się zmęczył. A co z ulicami? Często dojeżdżałem rowerem, więc to... To się nie liczy. Słuchaj, ja chciałbym ciebie zapytać o trudności, ponieważ mogę sobie wyobrazić, że są... Takie przynajmniej są ulice w Warszawie i sądzę, że w każdym dużym mieście w Polsce. Mamy tendencję, teraz tak na poważnie, mamy tendencję w naszym kraju zamykania ulic na
w osiedlach zamkniętych, szlabany. No i to jest na pewno kłopot, bo jak rozumiem, chcesz przejść wszystkie ulice, a niektóre ulice są ulicami po prostu odciętymi bramami. Co wtedy? Czy ty się czaił za krzakiem, aż ktoś wjedzie, sąsiad, żeby wejść i przejść tą daną ulicę? Jak to było? Nie, ja sobie założyłem na początku, że pomijam ulicę, gdzie jest ograniczony ruch pieszych lub jest zakaz poruszania się pieszych, czyli zarówno zamknięte osiedla, jak i drogi szybkiego ruchu, czy też miejsca, które ostatnio dość często trochę oszukujesz. To trochę oszukujesz, bo ja wiem, że ten człowiek z Warszawy, o którym ci tutaj mówiłem na początku rozmowy, umawiał się na tyle, stał się w pewnym momencie, był tak... Ze spółdzielniami? Tak, że umawiał się z mieszkańcami, że ja otworzę, pan przejdzie i wyjdzie. I mamy to odfajkowane. Tak, ale to Kamil może zrobić suplement do rekordu. Tak, tak. To był pojedynczy przypadek. Że przeszedłeś tą ulicą osiedlową. Skakałeś przez płot, tak? Dobra, ale poczekajcie. No, nie opłacało mi się wracać z powrotem właśnie długą drogą, więc stwierdziłem, że... Kamil, ile jest ulic? Zliczyłeś to? Ile jest ulic w Krakowie? No mój wykaz pokazuje 2961. Mhm. Bez tych zamkniętych. Nie, teraz dokładnie nie pamiętam. Mhm. Ale wliczam w to nie tylko ulice, ale też aleje, place, parki, bulwary, cmentarze. Czyli każdy kawałek chodnika. W takim razie, panie Kamilu. Każdą przestrzeń, po której można chodzić. Teraz statystyki, bo chciałbym statystyki i takie odczucia indywidualne. Ma pan jakąś ulubioną ulicę spośród tych, którymi się pan przechadzał? Czy jest najbardziej niedoceniona ulica w Krakowie, która powinna po prostu mieć, tak jak Turnau śpiewał o Brackiej, mieć piosenkę o sobie? Jest wspaniała, a nikt o niej nie wie. No jedną z takich, które mnie zachwyciły, to była ulica Barwna, która jest właśnie na obrzeżach miasta, więc pewnie rzadko ludzie się tam wybierają, a bardzo właśnie, szczególnie w takim okresie wiosennym, dokładnie takie kolorowe widoki można podziwiać na całej długości tej ulicy, więc to jest super. Moim takim ulubionym miejscem to już nie sama ulica, ale takie miejsce w Lesie Wolskim. Wolski Dół to jest taki wąwóz, który no jest naprawdę cudownym miejscem dla mnie i lubię tam wracać, więc na pewno to. Teraz jak już powiedziałeś, to jest w lesie gdzieś, tak? To wszyscy teraz tam będą chodzić i już nie będzie tak fajnie. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Kamil, to ja na koniec ciebie zapytam. Dzisiaj idziesz swoją ostatnią ulicą, która się zresztą nazywa Ostatnia, tak? Tak już ustaliliśmy. Czy jest jakaś konkretna godzina? Tak, żeby można cię tam spotkać? O 18.30 zaczynam. 18.30, to jest długa ulica? Ulica Ostatnia? Nie, to jest niecały kilometr, więc każdy da radę. Ty idziesz, bo skoro to jest to ważne wydarzenie, ty idziesz sam, czy w grupie, czy zaprosiłeś znajomych, żeby domknąć tę sytuację? Zaprosiłem znajomych, ale oni zaprosili swoich znajomych, więc tam słyszałem, że deklarowała się spora grupa osób, więc mam nadzieję, że... Czyli szykują się korki. Fajnie. Rozumiem, że na swoim profilu twitterowym zamieścisz jakieś obrazy z tego przejścia ostatnią ulicą, więc my za tydzień... No więc my za tydzień będziemy mogli śladem naszych interwencji pokazać, że byłeś, że przeszedłeś. Czy ty już masz pomysł, co dalej? No bo nagle twoje dni od 3 lat były podporządkowane jednemu. Co teraz? Czy na przykład przerzucisz się na Palanta? Czy znajdziesz swoją dziewczynę? Co się będzie działo? Ja właśnie chciałem zapytać, czy nie myślałeś, żeby pójść z tym pomysłem szerzej. Mianowicie, czy na przykład zatrudnić się w Google i dla Google Maps chodzić i robić jakieś update'y takich ulic? Albo przejść wszystkimi ulicami Małopolski. A jak Małopolska, to Polska. No jest tam opcja w Google Mapsach, że wchodzisz i jak to się nazywa, że po prostu obraz na żywo. Street View, dokładnie. I chciałeś jakby, wydaje mi się, że to jest super, może by było to połączyć. Z taką zajawą. Można by było, natomiast myślę, że przerzucę się teraz na jakąś inną aktywność. Jeszcze nie wiem na jaką. Na ten moment chciałbym, korzystając z tego czasu, który mi się uwolnił, trochę odpocząć, poświętować i być może znowu przyjdzie jakiś taki moment, kiedy będę chciał coś zrobić, wpadnie mi jakaś spontaniczna myśl do głowy i wtedy to zacznę. Kamil, a co ty robisz na co dzień? Kim jesteś? Gdzie pracujesz? Czym się zajmujesz? Jestem project managerem w Fundacji Poland Business Run, która organizuje największy bieg charytatywny w Polsce.
Więc zajmuję się organizacją biegów. Ten sport zawsze gdzieś tam był ze mną związany i jakoś ta ścieżka zawodowa w tym kierunku poszła. A czy gdybyś miał organizować bieg ulicami Krakowa, to jaki on był miał dystans? Bo jaki ty dystans przeszedłeś w ciągu tych 3 lat? Liczyłeś to kiedyś? Tak, to jest ponad 2800 kilometrów. Więc ile kroków? No to musiałby być bardzo długi bieg, żeby to zrealizować. Więc nie wiem. Ale może jak bardziej pasowałby mi tu taki na przykład bieg na orientację, żeby sobie wymyślić jakieś punkty w mieście, o których mało kto wie i żeby sobie je odnaleźć. Kamil, bardzo ci dziękujemy za połączenie. Kamil Bombel, razem z nami człowiek, który dzisiaj o godzinie 18.30 przejdzie ostatnią ulicę Krakowa. Ostatnią. Myślę, że około 18.30 będzie słychać w Krakowie taki uff. Niech zrobi to. No, w Nowej Hucie pójdzie taka fala. Bardzo ci dziękujemy. Może zrobić jakąś relację live na Instagramie z tego wydarzenia? Masz jakieś plany? Na pewno pokażemy to za tydzień. Będzie relacja spróbuję, live? Spróbuję zrobić, także. Dobra, trzymaj się, szukajcie dzięki. Kamila na Twitterze. Dzięki, i będziecie mogli śledzić jego przebojowe... Fascynujące. Prawda? Ja bagatelizowałem zasługi Kamila dla człowieczeństwa, ale jednak się uparł, zrealizował i myślę, że tam nie zapytaliśmy Kamila o przygody, które miał po drodze. Bo ale ja myślę, że czy na go pewno, pies nie na przykład czy nie, go pies nie, nie zapytaliśmy też, bo słuchacze martwią się o to, czy nie boi się kontuzji. To też jest 2800 kilometrów. Chodniki w naszym kraju nie są jakby jeszcze na takim topowym poziomie. Więc film o pobijaniu rekordu w spędzonym czasu w saunie. I ten Rosjanin wyszedł, spędził 16 godzin, wyszedł, udzielił wywiadu i chwilę potem umarł. Prawda. Ojej, to nie jest... Ukosował się. To jest tak, jak tam postanowił spędzić dużo czasu w saunie, tak jak ten postanowił się przespać na torach. Do 16 godzin. Ktoś napisał tak, napisał do nas Heidelberg. Co to za ludzie? Heisenberg. Zadzwońcie... Nie, Heidelberg. To nie ten Heisenberg od Jesse'ego Pinkmana? A, Heisenberg, rzeczywiście, masz rację. Heisenberg, tak, Heisenberg. Pozdrawiam fana Breaking Bad. Pozdrów Jesse'ego Pinkmana, Heisenberg napisał, a nie chcecie zadzwonić do mojego taty, który jest fanem ciepłego piwa? Dlaczego nie? To jest bardzo intrygujące. Dlaczego nie, ktoś ale to ciepłe piwo? To jest ciekawe. Nie. Ciepłe piwo? Tak. Też mnie to bardzo intryguje. Dlaczego ktoś może lubić rozgazowane ciepłe piwo? Nie da się lubić ciepłego piwa i to jest... A propos naszego love bombingu... Nie ma dyskusji w ogóle. Wiesz, jakie jest ulubione słowo Polaków? Polskie słowo? Żółć. Ponieważ... Z dwóch powodów, tak jak to kiedyś na filmie, w serialu było mówione, ponieważ ma same polskie znaki, żółci. Po drugie, bo ono bardzo dobrze tak wyraża nastroje polskie, że jesteśmy tacy sfrustrowani, niezadowoleni, od rana, tacy pełni takich złych emocji. I napisał właśnie do nas Darek. Darek napisał tak, love bombing, ręka rękę myje. Swoich kolegów promują. Ileż to w ludziach jest takiego... To przecież nie ludzie, jak promujemy? Przecież to chodzi o to, żeby kogoś wspierać. A kto inny jest w propozycjach? No właśnie. Były propozycje, tak. Możecie też swoje propozycje przedstawiać w komentarzach, bo Piotr jest głównym i jakby inicjatorem. Bo uważam, że to jest fantastyczne, że ktoś się budzi. Tak. I ma od razu dzień zrobiony. Dzisiaj zrobiłem Wygusia. Do Wygusia jednak? Zrobimy love bombing i to będzie taka czarny koń, taka dzika karta. Ale wiesz, Wyguś tam ma takiego mocnego obudzi. Instagrama, żeby to zobaczyć. Ale on się obudzi. Wyobraźcie sobie, jak on się będzie cieszył, jak będzie się chichrał nasz przyjaciel. Czyli za tydzień po prostu, jak Wygusia nie będzie, będziemy tu z Krzyśkiem, to włączamy do czwórki Wygusia. I wtedy... Tak, zgadza się. I każdy głos, każdy procent liczymy podwójnie. To są nasze wewnętrzne, prawda, zasady. Chciałbym, bo mamy troszkę czasu, możemy zrobić sobie troszkę prasówki, zanim przyjdzie do nas Monia, bo już dochodzimy do godziny. Mamy tam gazetkę, podaj. Czy to jest kolega Orliński na Tak, to jest kolega Orliński. To jest wspaniały facet. Opowiedz, sukces. To jest tenor polski i występuje na różnych... Jest twoje zdjęcie na ekranie. O, widzę, to jest też taki... Z miną taką właśnie... Al Bundy. Kolega... Jakub Józef Orliński. Tak, występuje na największych scenach świata i jest bardzo utalentowanym człowiekiem, więc polecam tym, którzy Kuby Józefa Orlińskiego nie znają. Polski kontratenor, który otrzymał prestiżową nagrodę Opus Classic za płytę Farewells.
z Michałem Bielem, nagrał między innymi pieśni Karłowicza i Moniuszki. Tutaj z nim duży wywiad na stronach 16 i 17. To prawda, ja też jestem zawsze dumny z takich młodych ludzi, którzy niekoniecznie w mainstreamowych dziedzinach sztuki odnoszą wielkie sukcesy, nie tylko w dziedzinach sztuki, w ogóle. Polacy odnoszący sukcesy na świecie napawają mnie naprawdę dumą i radością, że są ludzie, którzy są... mają swoje zainteresowania, rozwijają to i to z sukcesami. Co w prasie poważnej? Wszyscy chcą go mieć. Słuchajcie, o tekst o tym, o to marzeniu motoryzacyjnym. Jest to... Polonez? Pokaż Polonez. Jeszcze raz, bo za szybko odjechałeś. To jest Polonez. Dobrze, jest Polonez. Jak pogodynka się czuje. Tak. Ale tu jest jakość kamerki dobra. I słuchajcie, Polonez 1.5 SLE 89 rok stał w garażu 3 dekady. Mhm. I wyobraźcie sobie, że ma przejechane 33 kilometry. Jest przedmiotem licytacji domu aukcyjnego Ardor Auctions. Ja nie wiem, to nie brzmi, że to byłby polski dom aukcyjny. Nie wiem, nie znam się. Czyli prestiżowo, tak. Pierwszy właściciel nabył samochód w 89 roku. Miał jeszcze inne auto, więc Poloneza schował do garażu. I uwaga, cena szybko poszybowała w górę i na 2 dni przed zakończeniem aukcji uzyskała poziom 83 tysięcy złotych. Już teraz jednak wiadomo, że to nie koniec. Mieliśmy propozycję kupna tego Poloneza za 100 tysięcy złotych poza aukcją. Więc zobaczymy, jak to się potoczy. Ja w ogóle uwielbiam takie historie. Ja się zawsze zastanawiam, kto ten samochód, którym jadę, miał wcześniej i tych historii. Czy ta fura jest już zarejestrowana jako zabytek? Ciekawe. Bo, no, który to jest? 83 rok. 25 lat musisz mieć zabytek. Żeby miał zabytek, musisz zrobić ekspertyzę, musisz oddać do rzeczoznawcy i wtedy on ocenia, czy możesz mieć żółte blachy, czy nie. Tak jest. Panowie, tak. Może horoskop wam przeczytam. Byk. To mi się podoba. Byk. Bliźnięta, jestem bliźnięta. Byk, dziś w twoim życiu zagości jakaś osoba, Piotr. No! Rzecz... Ale to jest piękne są te horoskopy. Nie ma szans, żeby to się nie sprawdziło. Poczekaj, bo ja usłyszałem tylko zagości jakaś osoba. Co było wcześniej? Dziś w twoim ciele zagości jakaś osoba. Co mógłbyś powiedzieć? Ale bo to już się wydarzyło, już dwie osoby zagościły w twoim życiu, bo jestem ja. Ale czekaj, to dalej, to, ale coś zagości na w twoim życiu jakaś osoba lub rzecz z twojej przeszłości. O Jezu, znowu te zabawki erotyczne. Tak, będzie, ta pompka. Będzie to na szczęście chwilowy powrót, więc się nie martw. I koniec, więc... Strach wyjść ze studia. Kurczę, blady. Bliźnięta. Ty, dziś zrobisz coś... co jest do ciebie zupełnie niepodobne. Zadziwisz całe swoje otoczenie z partnerem na czele. No to z partnerem. Chyba idziemy gdzieś razem. Tomku. To wydaje mi się, że to się łączy. Jest jakby byk, jest od razu po bliźnięta, więc no... Ten panowie... program leci na łeb, na szyję. Jak? Jestem strzelcem. No ten poziom to nie jest wysoki, nie oszukujmy się. Jak mówił Darek, to jest rzeczywiście. To jest infantylizm, ale przekracza wszelkie granice. Ja jestem strzelcem i to też się łączy, tak, ponieważ nie ulegaj podszeptom panny ani byka, czyli twoim. Nie mogę ci ulegać, Piotrze. Oni tak naprawdę nie znają się na dziedzinie, w której próbują cię pouczać. Dziękuję bardzo. Bardzo dobre. Za zamkniętą Piotrze. Chciałbym wam, drodzy moi, powiedzieć, że pojawił się czat. W jakim kolorze przyjdzie do nas Monia? Czarny, różowy, zielony i bardzo to lubię. Trzmielowy. Paczulu, musisz się z tego Trzmielowy? Trzmielowy. No nie. O co chodzi? To jest kolor trzmiela. Czyli taki trzmielowy. Trzmielowy, taki żółto-czarny. No nie, no poczekajcie, no ale to nie jest, to jest żółto-czarny. Nie, to jest trzmielowy. Ty nie dyskutuj z, nie dyskutuj z wydawcą, nigdy. Bo... Nigdy nie dyskutuj z wydawcą. Prawdopodobnie tym ekspertem od kolorów w przyszłym tygodniu, z którym chcielibyśmy się połączyć, będzie sam Paczul. On nam będzie opowiadał. Paczul, masz jakieś paletki kolorów? Takie, skąd bierzesz te pomysły w ogóle? Skąd to się bierze? Z głowy. A to jest dość puste miejsce, więc jest dużo tam miejsca. Ja mam nadzieję, że Polska nie pozwie tego twórcy tego mema z pantonami Polski. Takie zdjęcie Polska późną zimą i tam jest czarny, biały i taki kurde brzydki. Dobra, beżowy. Mamy kolor trzmielowy, on wygląda tak, pan. A jest? Jest. Pokaż. A daj telefon, mogę komuś nie, to już kilka razy popełniłem ten błąd. W horoskopie mi piszą, nie ufaj. To jest kolor trzmielowy, powiadasz? Tak, jest.
Czy w takim kolorze przyjdzie do nas Monia? Na razie prowadzi kolor różowy. 35% przed trzmielowym właśnie 34%. Ja daję trzmielowy. Ale Paczulu, posłuchaj, bo mamy, prosiłem, żebyśmy odnaleźli zdjęcia palancistów, tak? Przedwojennych tak. palancistów. Czy jest możliwość, żeby zobaczyć... Tak, tak, ja szukałem, tak? ale nie bardzo są, a jak już są, to nie mamy praw. A, naprawdę? I nie można tego zobaczyć? To jeszcze... może opisz mi to zdjęcie, jest bosy facet. No, oni są tak ubrani jak stańczyk, no nie wiem, czy to jest to. Naprawdę? No. Ale mają też na głowie to w taki ten? Czarny. Nie, ale są tacy pstrokaci. Aha, a skąd wiesz, że pstrokaci, skoro są to czarno-białe zdjęcia? Bo to jest, bo to jest tak, odtworzyli to, nie, że przedwojenne zdjęcia. Aha, czyli już masz zdjęcia współczesne ludzi w strojach z epoki. Tak. Czyli takie rekonstrukcje historyczne jak ci, co... Z Grunwaldem. Jak bitwa pod Grunwaldem. To prawda. To ciekawe. Ale wiecie, że jest bardzo, tutaj możemy to chyba zareklamować, Narodowe Archiwum Cyfrowe. Tak, i to jest bardzo to fajna jest rzecz. Wspaniałe, ja tam przepadłem. Po prostu wpisywałem nazwiska, które mi przechodziły przez głowy, ulicy, budynki. Wspaniała historia. Bo można odnaleźć mnóstwo dokumentów, tak. książek w wersji cyfrowej, filmów, tak. Kronik filmowych. Kroniki tak. filmowe to jest cudowna rzecz i wspaniałe archiwum czasów, które już minęły. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale kiedyś... Mm-hmm. No, czy wy wiecie? Krzysiek może nie, bo nie pamięta. Mm. Ale kiedyś, kiedy szło się do kina na film, to nie było przed kinem, przed filmem nie było reklam, tak jak teraz, 20 minut, tylko leciała Jezus, polska kronika filmowa. Piękny czas. Polska teraz chyba reklamy, która też, coś. Mimo propagandowych epizodów... Tak, były tam oczywiście były i znani aktorzy też dawali głos. To było to bardzo profesjonalnie i świetnie zrealizowane. I tam było bardzo dużo ciekawych materiałów tak, o tym, co pasjonowało w ówczesnych czasach Polaków. Krótkie reportaże i czasem dzięki temu ocalono od zapomnienia mnóstwo fantastycznych scenek, wydarzeń, które gdyby nie kamery kroniki filmowej, nigdy nie zostałyby zarejestrowane, a tak są i można odnaleźć. Także polecamy wam to naprawdę. Narodowe Archiwum Cyfrowe, tak? Czy to jest NAC? NAC.pl. Chyba taki jest. Chyba czy wy myślicie, że kiedyś w kinach wprowadzą reklamy, ale w trakcie trwania filmu? Nie, ale wiecie, że kina myślę będą... Mam nadzieję, że nie, bo to byłby Polsat TVN. Już idąc do kina masz 20, przecież chyba 3 minuty reklam, więc... Jak mnie wkurza, jak ja zjem popcorn przed filmem. Ale to trzeba chodzić 20 minut po godzinie rozpoczęcia, bo ja też już kilka razy duży opędzlowałem w połowie reklam. Już nie miałem popcornu. Bardzo... Ja po prostu... Ja chodzę do kina głównie dla popcornu. Nie będę się nawet oszukiwał. Słuchajcie, na stronie. Mam przed sobą Super Express. Jest sondaż dla Super Expressu dał jednoznaczny wynik. Tak. To. I uwaga, pytanie brzmi, czy Polska powinna kupować nowoczesny sprzęt wojskowy? 85% odpowiedziało na tak. Mm-hmm. Myślę, że to jest jakiś taki bardzo oczywisty sondaż. Mm-hmm. Kto był na nie? Chciałbym zapytać. Słuchaj, no nie wiem, trudno powiedzieć i nie 6%. No ja też bym, każdy odpowiada przecież, a jaki mamy miejsce? A 9% to trudno 9% powiedzieć. Nie wiem, tak? Nie wiem. 6% no to właśnie tu, kurde panie, nie wiem. Może kogo oni pytali? Kusze kupy, gdzie tarcze. Są ci ludzie? Wiesz. Czy chcecie kolejną opowieść czekając na Monię, bo to już nastąpi za 3 minuty. Idealnie. Chciałbym wam opowiedzieć o kolejnym temacie z cyklu Famalicão, czyli z nich dziwnych różnych. Tak, oczywiście. Bardzo proszę. Otóż w Rumunii ostatnio w prasie przypomniano historię i powinno wam to nazwisko, drodzy widzowie, coś mówić. Carlosa Costliego. Pamiętacie reprezentanta Hondurasu, który występował w GKS-ie Bełchatów? Tak. Był taki piłkarz, występował nawet na Mistrzostwach Świata w reprezentacji Hondurasu. W MLS grał potem. Grał w MLS, ale ma również epizod z Ligi Rumuńskiej. I to jest epizod mało znany w Polsce. Występował w klubie FC Vaslui w Lidze Rumuńskiej, gdzie jego kariera została zakończona nagle w latach 2000, już w tej kolejnej dekadzie lat 2000. Wyjechał z dnia na dzień z Rumunii, pozostawiając wszystko za sobą, a miał predyspozycję do tego, strzelał sporo bramek w klubie Vaslui, miał predyspozycję do tego, żeby zostać jedną z większych gwiazd tamtejszej ligi. I dzisiaj rumuńscy dziennikarze przypominają i tak naprawdę odkrywają nowe szczegóły tejże historii. Co się stało? Dlaczego Carlos Costli musiał wyjechać z Rumunii? Co się stało? No,
Macie sekundkę na to, żeby się zastanowić. Aliment. Strzelajcie w komentarze. To jest mój strzał, alimenty, tak? Na co ty, co ty mówisz? Przekręcił wszystkich z wiekiem, że jest starszy niż się... No więc otóż jesteś bliżej, Ponieważ Honduranin w latem 2010 roku odniósł kontuzję, która go wyeliminowała z Mistrzostw Świata odbywających się wtedy w Republice Południowej Afryki. Nie napróżnował natomiast w czasie rehabilitacji. Otóż w Vaslui poderwał, by nie powiedzieć uwiódł, partnerkę jednego z lokalnych biznesmenów. Pech chciał. Że to nie był biznesmen. Że to był taki small biznesmen, albo nawet w pewnych kręgach gruby biznesmen. Był jednym z miejscowych gangsterów, obwieszony złotem. No i on nie darował Kostliemu tego upokorzenia. 40-letniemu dzisiaj napastnikowi w pewnym momencie miał zostać przystawiony pistolet do skroni i miał usłyszeć, że ma w trybie natychmiastowym opuścić miasto, co też Carlos Costli uczynił w trybie nagłym i na poduszkach. Vaslui pojawił się potem tylko już raz, żeby po prostu zabrać rzeczy i zniknął na dobre. 14 spotkań w Vaslui rozegrał i strzelił 5 goli. Tak, i to był całkiem niezły bilans jak na tamten czas, który kazał widzieć w Carlosie Costlim zawodnika na miarę lepszych klubów Ligi Rumuńskiej, pewnie wtedy Dinamo Bukareszt, może Cluj, może jeszcze istniejąca wtedy Steaua Bukareszt, żeby zostać w Rumunii na dłużej. A ta Steaua kiedyś wróci? Ktoś przejmie te prawa z obowiązku? Nie, no się nazywa bardzo... Historia jest taka. FCSB. I są to kluby, wiesz, prezes klubu, słynny... Beczali. Skłócił się z armią, bo Steaua była klubem armijnym, wojskowym, o prawa do herbu, prawa do schedy, te wszystkie puchary, no przecież Puchar Europy zdobyty. No tak. Bramkarz Dukadan broniący wszystkie rzuty karne piłkarzy Barcelony. Prawa do stadionu. W związku z tym stworzył klub FCSB, który występuje w drugiej lidze rumuńskiej. I jak rozmawiałem z facetem, który jest... odpowiedzialny za całą ligę rumuńską, powiedział mi, że nie ma takiej możliwości. Politycy nie wpuszczą z pewnych przyczyn klubu FCSB do ekstraklasy. Ten klub nie ma prawa awansować. Po prostu. Jest taki, nie mogą występować kluby o dwóch, widocznie, oni tak to sobie tam tłumaczą, że nie mogą kluby, że Steaua i FCSB smutna nie mogą występować w jednej lidze, ale chodzi tak naprawdę o coś innego, że nie chcą wpuścić tego klubu do ekstraklasy. Z Beczalim, tak. Nie chcą. Mam dla ciebie bardzo smutną informację. Słuchaj. FC Vaslui nie istnieje od 2014 roku. A więc widzisz, czyli jednak wyjazd Carlosa Costliego przyspieszyło ten upadek. Smoku, pytanie z czatu, czy to prawda, że klub Sochaux został zdegradowany? Sochaux, dobrze czytam? Tak, FC Sochaux został zdegradowany, ale słuchaj, bo Sochaux, klub fabryczny Peugeota, prawda? To jest klub, w którym występowało paru niezłych zawodników. No, Daniel Liuboja jest wychowankiem tej drużyny. Nasz chociażby reprezentant, Perki. Damian Perkis, tak, również. FC Sochaux od kilku lat występuje w drugiej lidze francuskiej, natomiast klub ma gigantyczne problemy natury finansowej. Właśnie tam się nie certolą z klubami, które nie są w stanie spełnić wymagań finansowych. Został zdegradowany karnie do ligi trzeciej, ale prawdopodobnie to jest klub, który od jakiegoś czasu należy do chińskiego biznesu, do Chińczyków. I oni już zapowiedzieli, że nie pokryją tej dziury, jakiejś gigantycznej dziury budżetowej, która jest w budżecie tego klubu. Tak, już Chińczyki nie posmarują, to już to nie ma wiem, szans. To. I Arabia. Prawdopodobna na dziś informacja jest taka, że FC Sochaux Montbéliard, bo to jest klub z miejscowości Montbéliard, przestanie istnieć. W ogóle no, ogłosi upadłość. To byłaby no, wielka szkoda, bo to jest klub taki bardzo zasłużony i na pewno kojarzycie żółto-niebieskie barwy. Pewnie powiedziałby nasz przyjaciel Paczul, że barwy trzmielowe, ale... Albo szwedzkie. Właśnie, co do trzmiela, to Monia już jest... No właśnie, Monia jest w blokach. Monia w blokach. No to Paczulku, to weź ty zapowiedz ładnie coś, co mamy przygotowanego filmowego i czego to będzie dotyczyło. Prawdopodobnie będzie to dotyczyło, nie wiem, może wczorajszego hate parku z Leroyem, a może nie? Nie, puścimy fragment kolejnego odcinku serialu Kanal Plus o Widzewie Łódź. Bo ten kolejne odcinki się pojawiają, mamy okres taki może ogórkowy w piłce,
Chociaż już nie, bo przecież dzisiaj wieczorem... Rozmawiamy o tym jeszcze. Tak, porozmawiamy. Raków zagra z Florą Tallinn, ale możecie w oczekiwaniu na tenże mecz obejrzeć sobie odcinki o Rakowie i Widzewie już teraz. My się boimy czegoś? Czego się boimy? Że nas będą klaskiwać po meczu? W piłce i w życiu potrzeba dwóch rzeczy. Charakteru i odwagi. We wszystkim. Nie jest kwestia długa piłka na drugą, czy zejść niżej, czy niżej. Co będziemy pokazywać wam? Tu ustawcie się. Jeśli nie ma jaj, nie ma charakteru, to nie ma taktyki. To możemy sobie narysować najpiękniejsze rzeczy. O takich rzeczach nie powinniśmy w ogóle mówić. Robimy jedną zmianę. Andrzejs. Musimy, to nie był twój dzień. Ogień w oczach. Wszyscy podnoszą się. Wcześniej wychodzimy. Przyjąć tej wizy nawet. Jak będą krzyczeć tak samo, przyjąć to na klatę po męsku. Tak. Przemówienia trenera Niedźwiedzia w szatni Widzewa Łódź to jest coś bardzo, bardzo fajnego i warto się nad tym pochylić. Zastanawialiście się, w jakim stroju dziś przyjdzie Monia? Jeżeli, poczekajcie, jeszcze nie pokazujcie szerokiego planu. Ja chciałbym tylko zapytać, poczekaj chwileczkę, nie pokazujcie jeszcze Moni. Czy byłaby możliwość, żeby któraś z kamer przejechała Monię tak od dołu do góry, bo dopiero wtedy uchwycicie tak pełnię tego, ale taki bliski, bliski. Ale czy Monika się zgadza? Czy Monika no zgadzam możemy się. To? Możemy. Nie, tam jest, wiesz, szpila wjechała. Możemy, poczekaj. Nie ma gołych stópek, więc dobrze. Także spokojnie, powolutku, po kolei. Mamy to, zobaczcie, więc są różowe buty. Są. I tak jest też różowa. Aha. Tylko właśnie magia tej sukienki właśnie polega na tym, że ona wygląda na czerwono. Ona czerwono. Na żywo wygląda, na żywo. Ja widzę różowy, proszę państwa. Tak, ja też widzę różowy. Wrzucimy. Nie jest to zdjęcia. Na pewno kolor trzmielowy, jak chciałby, prawda? Jak chciałby... Nie widziałam nawet, że jest ankieta. Jest ankieta. Jest. I różowy wygrał. Wygrał. I to się zgadza, bo to jest... No zgadza się, ale zobaczcie, to jest zupełnie inaczej. No, nasze różowe jakieś takie bardziej różowe, prawda? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że sukienka jest... To różowe bardzo dobre. 5 albo nawet 6. O co chodzi? Klasyka. Ale macie jakiś kolor na za tydzień? Przygotowany? Nie, a chcesz, żebyśmy jakiś mieli? No, jaki? Zaproponuj coś. A może zaproponuję rozmiar. Tylko nie trzmielowy. No i rozmiar. Rozmiar XL. Błagam was. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie, no nie wiem. Spocony. Nic nie jadłem. Wczoraj jadłem same owoce i zobacz. Nie, no nie można. A to dlatego tak mówisz tak cały czas. Tak, nie jesteś w stanie nabrać nawet możesz głosu. Wiadomości sportowe oraz wiadomości z Podlasia. Jak się umówiliśmy we wtorki, zawsze będą wiadomości sportowe z Podlasia. W takim razie Monika Wądołowska, zapraszamy. Hubert Hurkacz pożegnał się już z Wimbledonem, ale zrobił to w dobrym stylu. Polski tenisista w rozłożonym na dwa dni meczu przegrał 1-3 w setach z 7-krotnym mistrzem tego turnieju, Nowakiem Dziokowiciem. Rozegrane w niedzielę dwie pierwsze partie toczyły się bez przełamań i obie w tiebreakach wygrał Serb. Po drugiej z nich przerwano jednak mecz z powodu zapadającej na Wimbledonie ciszy nocnej. W poniedziałek od wygranego seta grę rozpoczął Hurkacz, który w kluczowym momencie przełamał serwis Dziokowicia. W czwartej partii to samo zrobił jednak Serb i to on ostatecznie wygrał całe spotkanie. Porażka Huberta Hurkacza nie oznacza jednak, że nie mamy już komu kibicować. Dziś o 14:30 na kort w swoim ćwierćfinałowym meczu wyjdzie bowiem Iga Świątek. Polka w walce o półfinał zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Szefowie Lazio i Siergiej Milinkowicz-Savić zaakceptowali propozycję Al-Hilal, donoszą włoskie media. Trwa dogadywanie szczegółów transferu. Klub z Rzymu dostanie za Serba 40 milionów euro i biorąc pod uwagę, że 29-latek za rok byłby wolnym zawodnikiem, to świetna oferta. Sam piłkarz ma zarabiać za sezon 20 milionów euro. Milinkowicz-Savić występował w Lazio od 8 sezonów i bezsprzecznie był jednym z liderów zespołu ze Stadio Olimpico. W sumie w Serie A zagrał 267 razy, strzelił 57 goli i zanotował 49 asyst. Juan Muñoz, który ostatnio występował w hiszpańskim Leganes, podpisał 2-letni kontrakt z Zagłębiem Lubin. 27-letni napastnik w minionym sezonie strzelił 7 goli w 31 meczach. Muñoz jest wychowankiem Sewilli. W klubie z Andaluzji zadebiutował w La Liga i zaliczył tam w sumie 9 spotkań. Strzelił gola i odnotował jedną asystę. W kolejnych latach był wypożyczany do Realu Saragosa, Levante i Almerii. Zlatan Alomerowicz, który obecnie jest
bramkarzem Jagiellonii Białystok ma poważną ofertę z Apollonu Limassol, informują cypryjskie media. W tym okienku transferowym Apollon sprzedał swojego podstawowego bramkarza Aleksandara Jovanovicia do Partizana Belgrad za 450 tysięcy euro. Piąta drużyna ubiegłego sezonu Ekstraklasy Cypryjskiej szuka godnego zastępstwa. I zdaniem tamtejszych mediów, które powołują się na polskie źródła informacji, Zlatan Alomerovic znalazł się na wąskiej liście golkiperów, których chce Apollon. Jedyną przeszkodą tego transferu jest fakt, że 32-letni Serb ma ważny kontrakt z Jagą do końca czerwca 2024 roku. Negocjacje z klubem trwają i wszystko ma zostać wyjaśnione na dniach. Grzegorz Krychowiak oskarża lekarza reprezentacji Polski Jacka Jaroszewskiego o potajemne przejęcie kontroli nad jedną z ich spółek. Popularny Krycha złożył zawiadomienie do prokuratury. Krychowiak z Jaroszewskim pod koniec 2020 roku postanowili wspólnie założyć biznes medyczny, a w przyszłości mieli zamiar wybudować szpital. Krycha zainwestował we wspólny projekt MedKlinika 3 miliony złotych. Trzecią osobą zaangażowaną w ten interes jest Paweł Bamber, fizjoterapeuta polskiej reprezentacji piłkarskiej. W lutym 2023 roku Jaroszewski i Bamber mieli bez wiedzy Grzegorza Krychowiaka potajemnie przejąć kontrolę nad spółką MedKlinika. Jaroszewski na Instagramie zaprzeczył tym doniesieniom i zapowiedział szerszy komentarz. To jest jakaś rzeczywiście grubsza sprawa. Ja wczoraj sobie o tym poczytałem. Nie bardzo wiem, jak można, będąc udziałowcem spółki... Proszę bardzo. Mamy zdjęcie jeszcze taka przygotowane. Najważniejsi ludzie w historii Polski. Pójdzie na Insta. Nie wiem za bardzo, jak to jest możliwe do zrobienia, ale udziały zostały sprzedane Tadeuszowi Fajferowi za 5 tysięcy złotych, za cenę nominalną tychże akcji. Tadeusz Fajfer to jest między innymi były bramkarz Lechii Gdańsk, Groklinu i tak dalej, i tak dalej. Później pracował w Polonii Warszawa, a potem odsprzedane te prawa, również te akcje za tę samą cenę nominalną 5 tysięcy złotych. Cena nominalna to nie jest na tak naprawdę... Na moje oko to urząd skarbowy wchodzi. No to jest jakaś gruba, sprawa. Jestem bardzo ciekawy komentarza Jacka Jaroszewskiego do tej sprawy. No bo to rzeczywiście wygląda na jakieś przejęcie spółki. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że uniwersum polskiej piłki jest nieodgadnione i aż się boję pomyśleć, co nowego wyjdzie. No, dużo się dzieje teraz. Najpierw się okazuje, że pan Stasiak, który jest persona non grata w polskiej piłce, lata z drużyną narodową, czarterem. To jest pan z ceramiki, tak? Tak, to jest ten pan z ceramiki, który miał na tyle duże ego, że potrafiał zmieniać nazwy klubów na Stasia Kopoczno, na przykład. Zupełnie przypadkiem klub się nazywał Stasiak. Kędzierski Warszawa, prawda? Kupował mecze na potęgę, a teraz nic z tego nizowego wsiada sobie do samolotu i leci na mecz. Oficjalnie czarterem PZPN-owskim, tak? Czarterem PZPN-owskim, tak. Słuchaj, na pokładzie każdego samolotu, przepraszam, bo nie zaraz do ciebie wrócimy. Na pokładzie każdego samolotu są miejsca sponsorskie. No więc tak. mógłbym sobie wyobrazić, że strzelam. No, ma miejsca swój dla sponsorów reprezentacji Polski. Ma swoje miejsca, nie wiem, Orlen, prawda, który jest sponsorem. Biedronka. I te Biedronka i Orlen dają te miejsca komuś, zaprzyjaźnionym osobom. I w ten oto sposób mógłby pan Stasiak bez wiedzy PZPN-u znaleźć się na pokładzie tego czarteru. No ale nie. Okazuje się, że wygląda wszystko na to, że pan Stasiak znalazł się tam na zaproszenie PZPN-u. Po prostu. Nie akceptujemy. A sam ten PZPN go lat wcześniej, kilka, go po prostu skazywał na niebyt i bardzo słusznie. Nie? Więc mamy takie dzień po dniu kolejne wydarzenia w polskim futbolu. Liczyłem na to, że twoją wiadomością z Podlasia będzie to nie Alomerovic, tylko to, że drużyna futbolu amerykańskiego z Białegostoku... Lowlanders Białystok. Jak się nazywają? Lowlanders Białystok zostali... To byli mistrza Polski. No i to jest wiadomość. Miałam zaproszenie nawet na sobotę, bo to odbywało się w sobotę. W czym? Co to jest za drużyna? Lowlanders Białystok, futbol amerykański. Okay. Na Konwiktorskiej grali właśnie mecz. Nie mogłam niestety być, ale... Bardzo mocno. Czat pisze, Monia w kolorze karmazynowym. Jaki to jest kolor karmazynowy? No prawdopodobnie taki. To jest ten. Karmazynowy, nie, to jest czerwony. Się biskupi noszą karmazynowy. Oni to nie tak mogą wiedzieć. Taka biskupia czapka. Monika, ale chyba trzeci raz z rzędu zdobyli. No widzisz, to jest news na tym Alomerovic. No dobrze, ale niech będzie. Wiadomości sportowe z Podlasia kolejne raz za tydzień będą. We wtorek. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy pani, do zobaczenia. Troszkę nas już wprowadziła Monika.
wnika w tematy tenisowe, ale chcecie wcześniej, zanim połączymy się z Markiem Furianem, pomówić o meczu Raków Częstochowa Flora Tallinn, bo to dziś wieczorem. Polskie kluby wracają na... klub wraca do gry w europejskich pucharach. Ja tu odświeżę sobie fryzurę Konstantina Wasiliewa, który jest gwiazdą Flory Tallinn. Ma 39 lat. 161 goli strzelonych, 134 asysty. Były piłkarz m.in. właśnie Jagiellonii i Piasta Gliwice. Kostia Wasiliew tak wygląda. W tym klubie występuje też Henryk Oyama. Była niedoszła gwiazda Legii Warszawa. Pamiętasz? Wielu innych klubów. Henryk Oyama, który miał ego większe niż... Był chyba w Miedzi Legnica, tak? To ten? Był, tak. On był wszędzie, on uważał się za najlepszego piłkarza świata. Ale on tam teraz gra w tej Florze, tak? On gra w tej Florze Tallinn, tak. No bardzo jestem ciekawy, jak wygląda Henryk Oyama, ponieważ on już w Polsce miał tendencję do tego, żeby łapać wagę. No to prawda, ale jak w Legii był, to jeszcze miał tam gaz, że faktycznie, że był szybkim zawodnikiem. Nie wiem, powiedzieć, że on miał tylko gaz, ale nie miał za dużo komórek. No taki trochę jeździ bez głowy faktycznie, ale no odejście miał spore, nie wiem, nie śledziłem go później w tej Miedzi Legnica, czy no to już chyba był ten etap, że trochę złapał kilka kilogramów. Troszeczkę gorzej, tak. No i ciekaw jestem, jak ten Raków będzie wyglądał przede wszystkim bez Iwiego Lopeza, bo to jest z nim, a bez niego, oglądając te mecze Rakowa w tamtym sezonie, to były dwie inne drużyny, tak, trochę tak jak Legia bez Josue w tamtym sezonie, bo nie wiem jeszcze, jak jest teraz. I ten Jeboah już oficjalnie przyszedł? Tak, Raków, tak. Tak. Ale nie sądzę, żeby tak z dnia na dzień nagle wskoczył do podstawowej jedenastki. Ale to dobry piłkarz, to widać, że tam bez przypadku, bo tam przecież grał w Holandii, w Niemczech i sobie świetnie radził. Ale Konstanty Wasiliew, poczekajcie, przed Piastem grał jeszcze w Rosji chyba i na całkiem dobrym poziomie. I w ogóle przepiękne gole strzelał. No tak, no nie w ogóle... Taki dystyngowany rzeczywiście. Bardzo dobry piłkarz. Wydaje mi się, że... No nie wiem, jak to będzie wyglądało dzisiaj wieczorem. Konstantin Wasiliew był znakomicie technicznie uzdolnionym graczem, no ale średnio już biegającym. No masz 39 lat na karku, no nie będziesz przemierzał kilometrów, więc wydaje mi się, że bardziej dzisiaj pasuje pod piłkę halową niż pod piłkę pełnowymiarową. Obym się nie mylił w tym względzie. No to wiesz, na kierownicy stanie, nie wychodzi. Stałe fragmenty gry, na pewno, bo Kostia Wasiliew to umiał robić rzeczywiście zawsze doskonale. Do dzisiaj jest przecież reprezentantem kraju, pamiętajmy. On ciągle gra w drużynie Estonii, co może świadczyć albo fantastycznie o Wasiliewie, albo jednak nie najlepiej o reprezentacji Estonii, że ciągle 39-letni piłkarz jest liderem drużyny narodowej. Dzisiaj wieczorem mecz, tak? 20. Paczulu, o godzinie 20. Wcześniej, bo o godzinie 19 zapraszamy was. W końcu będziesz. No tak, no jak ja mam ci odmówić? No ale... Posłuchaj, co to za odmawia? Gdzie dzisiaj o godzinie 19 mamy ciąg dalszy naszego programu sprzed tygodnia. Robert Bernatowicz przychodzi i robimy Hate Park o UFO. I o różnych teoriach UFO. Czyli to dzisiaj? To dzisiaj, o godzinie 19. Rozumiem, że nie muszę się spieszyć. Mogę zadać te wszystkie pytania, których nie zadałem tydzień temu. Tak, mamy go. Możemy zadać wszystkie pytania, które chcesz. Okay. Będziemy się łączyli z wami o godzinie 19, ale mówię o tym dlatego, że jesteśmy o 19, właśnie dlatego, że potem jest mecz Rakowa Częstochowa z Florą, a po zakończonym meczu Rakowa jeszcze jeden Hate Park już pomeczowy po spotkaniu. Czy ile będziemy gadać z panem Robertem? A to ile nam tylko, ile Stryjenka życzy? Dobrze. Od 1,5 do 2 godzin. Dobrze. Jakoś tak. Jesteś na to przygotowany? Tak. Dobrze. Mamy połączenie z Markiem Furianem, dziennikarzem Kanal Plus Sport. Cześć Marek. Cześć, dzień dobry. Teraz troszkę poważniej pozwól, bo jesteśmy na kilka godzin po zakończonym meczu Huberta Hurkaczu, no już kilkanaście godzin. Hubert przegrał wczoraj z rakietą numer... jeden i faworytem numer jeden do wygrania Wimbledonu Nowakiem Dżokowiczem, a na kilka godzin, bo o 14.30 ma na kort wyjść Iga Świątek w swoim ćwierćfinałowym meczu przeciwko Svitolinie. Zacznę trochę, Marek, zacznę od męskiego tenisa, od wczorajszego spotkania. Zacznę od razu od takiej tezy. Bardzo wiele czytam po tym meczu Huberta Hurkacza takich głosów. Okej, Hubert Hurkacz umie serwować, ale Hubert Hurkacz nie umie grać w tenisa. Tak, czytam wiele osób, które no pewnie tenisa nie oglądają za dużo. Co ty byś powiedział tym wszystkim ludziom? Powiedziałbym dzień dobry wszystkim, że to bzdura. Zacznę od tego, że też chciałem na łososiowo, na różowo się ubrać, ale... Ale nie udało ci. Nie udało t-shirtowo się. Nie mam takich rzeczy w szafie. Bluza była, ale na bluzę dzisiaj wciąż
za ciepło karmazynowego też nie było, tak że wybrałem jakiś dowolny kolor. No powiedziałbym, Tomek, że to bzdura. No, sam stwierdziłeś, że rzeczywiście takie komentarze padają. Ja też przeglądam Twittera, jestem uzależniony od telefonu, także dosyć dużo czasu tam spędzam i trochę mnie to boli, trochę takie opinie mnie bolą, ponieważ rzuca się je bardzo łatwo, a Hubert Hurkacz stoczył bardzo wyrównany mecz, na maksa wyrównany mecz z najlepszym, być może prawdopodobnie, tenisistą wszechczasów na korcie, na którym tamten gość nie przegrał od kilku lat, więc... Od 10 nawet, od 10 lat, to w pomeczowym komentarzu. Na korcie centralnym, tak, na korcie centralnym. Na centralnym. No. Tak naprawdę to był mecz bardzo małych różnic. No. Mm-hmm. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały dwa pierwsze sety. Hubert doprowadzał do tiebreaków, w tych tiebreakach miał przewagę małych przełamań, miał piłki setowe w pierwszym, w drugim miał 5-4 i akcje serwisowe, więc gdyby 1-2 punkty trafiły na jego konto w takim momencie, to ten mecz zupełnie inaczej mógłby się potoczyć. Z jednej strony to jest na pewno temat do przemyśleń, do analizy, do jakiejś dyskusji, a z drugiej to jest jakby dowód na to, co tam się na tym korcie działo. No, wyjść na Dżokowicza i rzucić mu się do gardła to jest naprawdę gigantyczna sztuka i są pewne rzeczy, nad którymi Hubert na pewno chce pracować i na pewno takim elementem jest jego forehand, bo eksperci mówią, że jest to jeden ze słabszych, z mniej efektywnych forehandów w czołówce, w czołowej 15, 20. Natomiast jeżeli on tak serwuje, jak serwował wczoraj, przedwczoraj, to może grać z każdym na kortach trawiastych i z każdym wygrywać, bo Hurkacz jeszcze przed Wimbledonem zaczął taką serię, którą skończył w tym ostatnim secie meczu z Dżokowiczem, utrzymał, tak, wygrał swoich 77 gemów serwisowych, mhm, z rzędu. No to jest kosmos, chociaż oczywiście byli tacy, którzy jeszcze wyżej się wzbijali, ale Hurkacz to nie tylko serwis, to jest na pewno bzdura. Tak, nadzwyczajne było to, że tego pierwszego nieszczęsnego seta jeszcze dwa dni temu przegrał, mając trzy piłki setowe, z czego jedną przy, tak, własnym serwisie. W całym secie wygrał więcej małych punktów niż Dżokowicz. Do końca trzeciego seta, ktoś trzeciego seta wczoraj wygrał, miał więcej przełamań na koncie niż, tak, Dżokowicz, bo było 1-0 w przełamaniach dla Hurkacza, a przegrywał w tym meczu 1-2. Sam Nowak Dżokowicz po meczu już powiedział, tak, że czuł się sfrustrowany i nigdy nie czuł się tak miserable, użył słowa, jak podczas tego meczu na returnie, a mówimy o najlepiej returnującym. Wiesz dlaczego, Tomek? Wiecie dlaczego? Bo Dżokowiczowi nikt, tak mówiąc brzydko, nie wsadził tylu asów, co Hurkacz od 37 roku. Asów chyba, nie? Ile było? 37? Tak, 33 chyba. 33. Ale ponad 30 rekord życiowy Huberta i to 4 sety grali, nie 5. I Dżokowiczowi nikt nie zaserwował tylu asów od 7 lat, więc no to też o czymś świadczy, znaczy o jakości serwowania. Jeżeli dobrze serwujesz w tenisie męskim, znaczy dobrze, kosmicznie serwujesz w tenisie męskim, i mecz jest rozgrywany na trawie, to nie ma dla ciebie przeszkód nie do zdobycia. Marek, jeszcze tylko powiem, że Nowak Dżokowicz powiedział w tym pomeczowym wywiadzie wczoraj, wrócił do tego, że wygrał szczęśliwie pierwszego seta, bo od stanu 3-6 wygrał 5 kolejnych piłek, tak, i powiedział, że ten mecz mógłby się zupełnie inaczej potoczyć. Tenisiści sami najlepiej wiedzą. Przegrywasz pierwszego seta z kimś takim jak Hurkacz, widzisz, że jesteś bezradny, nie masz rytmu, nie masz jak grać. Naprawdę Hubert był wcale niedaleki od wygrania tego spotkania. Finalnie przegrał, ale też użyłeś takiego słowa. Hubert Hurkacz jest dzisiaj, ma gigantyczną broń na kortach trawiastych, bo ma ten serwis. No, problem polega na tym, że na trawie w tenisie gramy przez miesiąc. Właśnie się skończył sezon trawiasty w tenisie. Teraz już przejdziemy na hard. I co dalej z Hurkaczem na takim, z tym, co ma, z taką bronią, którą ma i z tymi deficytami, które też niestety ma? No, co dalej? To tak naprawdę pytanie do Huberta, bo ja ostatnio mówiłem, że rozmawiałem z kimś z jego bliższego, powiedzmy, otoczenia i gdzieś pojawia się temat, może nie w samym obozie Huberta, ale gdzieś u ludzi, którzy go dobrze znają, że może warto by coś zmienić, może warto by otoczyć się nowym zespołem, szukając tego rozwoju. No to są
sami wiecie, to są trudne tematy, sport indywidualny. Ale to co jest na takiego, co on ma na tej trawie, a nie ma na innych powierzchniach? Na trawie piłka się ślizga, piłka nie odbija się wysoko, ona dostaje takiego poślizgu, więc ten serwis, pomimo tego, że ta trawa się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat czy dekad, wciąż jest gigantyczną bronią i on ma właśnie serwis. On ma też duże umiejętności gry przy siatce, gry wolejem, z meczem. Natomiast na trawie ta gra jest taka szarpana, rwana, mało jest tenisa w tenisie i to jest na pewno atut, mając takie bronie jak ma Hubert. No, gdy zejdziemy na inne nawierzchnie, przed chwilą byliśmy na kortach ziemnych w Paryżu, tam już wymiany są dłuższe, musisz trochę dłużej popracować. Hubert ma ma wciąż taką tendencję, że nie gra tak ofensywnie, jakby wszyscy tego chcieli, jak on sam by chciał, jak go słucham też w wywiadach, więc jego ciągnie od kortu, a przy jego warunkach, przy jego sprawności, przy jego właśnie ofensywnych możliwościach powinno się go wpychać jak najbliżej tej linii końcowej. No to są jakieś przyzwyczajenia, nawyki, nad którymi on pracuje, ale na kortach twardych też przecież on sobie radzi świetnie. Generalnie ja mam wrażenie, że ten mecz z Dżokowiczem tylko potwierdza coś, o czym wiemy od długiego czasu, że Hubert to jest człowiek, który za moment być może, czy powinien wrócić do czołowej dziesiątki, natomiast potrzeba mu spektakularnych wyników, bo u mężczyzn potrzeba spektakularnych wyników na innych nawierzchniach, żeby to zrobić, bo tak jak Tomek powiedział, no na trawie byliśmy przez moment i już o tej trawie można zapomnieć do kolejnego roku, a korty twarde są dominującą nawierzchnią. Inna sprawa, że Hubert na nich cały czas trenuje, czy w Stanach, czy no, głównie powiedzmy w Stanach, więc on dobrze się czuje na tej nawierzchni. No ja wierzę w to, że może nie będzie to mecz przełomowy, czy moment przełomowy, bo pewnie zwycięstwo z Dżokowiczem by takim było, ale że to jest kolejny taki moment, kiedy on może jeszcze bardziej uwierzyć w to, że może być lepszym tenisistą. Marek, to jeszcze na koniec jedno pytanie o Igę Świątek. Dzisiaj 14:30, gra z zawodniczką, znów dla kibiców tenisa, którzy tylko spojrzą w rankingi, wydawać by się mogło, że jest bitą faworytką tego spotkania, bo gra z zawodniczką, która jest, nie wiem, w tej chwili w 8 tysiącce rankingu, tyle że wraca po urodzeniu dziecka. Jest to była absolutnie czołowa rakieta świata, Jelena Switolina. Była trójka tego rankingu. Nie wygrała jeszcze wielkiego szlema Jelena Switolina. Natomiast dzisiaj stanął na korcie do meczu ćwierćfinałowego na nawierzchni, która do tej pory, umówmy się, Idze pasowała średnio. W ubiegłym roku odpadła wcześniej za Lizę Cornet. Przedwczoraj była o włos od wyeliminowania, broniąc dwie piłki meczowe z Belindą Bencic, i dzisiaj Jelena Switolina. I tak najkrócej rzecz ujmując, to już tak ci zasugeruję, żebyś nie wchodził w rozważania, ponieważ bo ta szlifierka kątowa, która tam ci pracuje gdzieś na w tle, bardzo nam tutaj zakłóca, więc powiedz nam, co ty myślisz, co ty sądzisz. Sądzę, że Iga jest faworytką tego spotkania i sądzę, że Iga może dojść do finału tego turnieju, patrząc na górną część drabinki, bo w dolnej części są Żaber, jest Rybakina, była jeszcze przed momentem Kwitowa, jest Sabalienka, tam jest bardzo gęsto, natomiast u góry Iga jest faworytką. Jest rzeczywiście kilka dziewczyn, które niekoniecznie za tą trawą przepadały, tak jak Pegula, powiedzmy, która moim zdaniem ma tenis na trawę, to może być kolejna przeciwniczka Igi, mam nadzieję, natomiast niezbyt dobrze sobie na tej trawie radziła. Myślę, że taki mecz jak ten z Bencic doda Idze dużo takiej pewności i animuszu, bo to była trudna rywalka, Bencic rozegrała dobre spotkanie, ale Iga, mam wrażenie, że takie jej wyrachowanie, taka mistrzowska klasa wyszła w tych ważnych momentach, bo jeżeli sobie przypomnicie piłki meczowe, których ona musiała bronić, no to były piłki wykreowane, tak, jakby rozpisane przez Igę Świątek. Belinda Bencic pełniła tam drugoplanową rolę, więc to mi bardzo zaimponowało i generalnie to, co w tym roku dzieje się na trawie, ja nie mówię, że ten tenis Igi jest super spektakularny na trawie, ale jest wystarczająco dobry, żeby wierzyć w to, że można na tej trawie wygrywać turnieje. Ale chciałbym też, żebyśmy tak też na koniec, łącząc wątki Hurkacza i Świątek, chciałbym, żebyśmy jako kibice utrzymali trochę balans, bo jeżeli
zachwycamy się zwycięzcami w pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie z Sorry Bestormo i tak dalej, z takimi tenisistkami, żeby nie pompować, nie są specjalistkami. Nie, żeby tego Hurkacza trochę docenić, że okej, Iga wygrywa, jest fajnie, jest super, bardzo ją palimy, bardzo się poprawiła na kortach trawiastych i mam wrażenie, że już się z nimi zakolegowała, ale Hubert Hurkacz mierzył się z Zuchowiczem i naprawdę rozegrał dobry mecz, więc myślę, że dla tej dwójki, bez względu na to, co się wydarzy dalej u Igi, ten turniej już jest udany. Czy noże, nożyczki ostrze, pyta czat, czy to, co słyszymy, to jest ktoś ostrzy? Nie. O co chodzi? Ja mogę wam pokazać, no. Czy odwrócę ekran, pokaż. To jest po prostu... Gdzie ty jesteś? Tak odwrócę, żeby... No. Tam jest budowa, słuchajcie. Czyli 20 tysięcy za metr, 20 tysięcy za metr. Okazja. Warszawski Żoliborz. Okazja, dziękujemy bardzo. Nie, ochota. Bob Budowniczy, Marek Furian razem z nami, Kanał Plus Sport. Marek, ja mam sprawę. Tak, jaką? Tenis nie jest moją najmocniejszą stroną i do następnej rozmowy poszerzę mój zakres pojęć, które znam z tenisa, czyli forehand, backhand, Boris Becker. Coś dodam do tego. Len. Dobrze, ja o Borisie mogę anegdotki opowiedzieć, bo wiesz, nagrywaliśmy z nim lekcje szkoleniowe, także mam kilka anegdotek. Kobiety nie będą z nich zadowolone, bo on za kobietami nie za bardzo kobiety szanuje, ale na przykład, żeby przyjechać na zdjęcia, ma jedno zamówienie, musi być dużo żelków wiadomej marki. Haribo? Jest fanem żelków Haribo, tak. Okej, to dobre. Marek Furian, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pan Marek. Trzymaj się. Pan Marek, tak. Jak ja mówię, kiedy... z moim trenerem boksu, Krzysztofem Kosedowskim. No ja widziałem właśnie wczoraj tam, że był unik, lewy, prawy, unik, zejście, rotacja i tak dalej. Że... Nie, bez formy, za ręce za nisko, ale wiedziałem, że mi nie odda. Natomiast kiedy mój trener pytał mnie, idziemy jutro, przychodzisz jutro na boks? Nie, trenerze, ja jutro gram w tenisa. A on zawsze mówił tak, w tenisa to grał kurwa Iwan Lendl. To tylko rakietę trzyma. Zawsze miał tego Iwana Lendla. Tak jak jest różnica między amatorem a zawodowcem. Że amator to lubi, a profesjonalista umie. A Tomku, czy ty się przygotowujesz do jakiejś gali? Czy plany Sławek Peszko cię namawia? Nie. Ja w ogóle dla siebie, dla sportu. Ja to robię wyłącznie dla siebie, dla sportu. Boks, i teraz tak zupełnie bez kitu, jest sportem, który fenomenalnie wprowadza cię w to takie cardio. Jesteś na wysokim tętnie przez długi czas, no bo to 3 minuty runda, minuta przerwy. To jest mega naprawdę, jest to potężny wysiłek, nawet jeżeli nie sparujesz, a tylko robisz tarczę z trenerem, to jest naprawdę... Żaden inny sport nie wyciągał ze mnie tylu sił i szczerze mówiąc nie chciałoby mi się tego robić samemu. Na przykład, no nie wiem, mógłbym pójść pobiegać interwały, ale nie chce mi się. A to też jest, a tutaj na boksie... Tomkiem w piątek umówili na interwały. Ale to też jest totalnie inny rodzaj wysiłku, wiesz, jakby interwały nie przekładają się na walkę, bo tam musisz cały czas chodzić, trzymać gardę, barki po minucie takiego chodzenia po prostu. Bo jak mi wystarczy chodzenie. Nie trenował nigdy sportu walki, to niech pochodzi sobie tak po prostu nawet przez minutę, dwie i barki od razu odpadają. Polecam. Więc. Polecam wam naprawdę boks nawet dla... Bardzo dużo ludzi przychodzi nie umiejących boksować, na takie sporty walki sobie poćwiczyć, bo to jest sport, w którym też amatorzy odnajdą mnóstwo, już po kilku zajęciach odnajdą mnóstwo takich sobie fajnych elementów dla siebie. Brzuch zrzucą troszkę. O, w koszulkę lista wejdą. Nie wiem. O, tak, palanciarze, zobacz. No, palanciarze, tak. O, są! Udało się pokazać. Ale fajne, nie widzę specjalnie różnicy między piłkarzami z tamtego okresu w ciuchach. To fajne te majtki ma pan z numerem 5. Ale teraz piłkarze też tak na treningach podwijają spodenki, więc on wysoko. Wie. On Nikola Paluła tak zrobił wczoraj przysiady i wiesz, czwórę ma nabitą i musiał pokazać. I zachęcam was, bo dzisiaj powolutku już kończymy ten nasz program, bo mamy w pół do. Nie wiem, czy chciałbyś zakończyć jakąś historię, bo ja mogę jakieś famalikało jeszcze opowiedzieć. Czy ty masz coś? Nie, zakończenie idealnie. Trzeba skończyć Love Bombing. Musimy skończyć Love Bombing. To zróbmy tak, powiedzmy jedną historię z famalikao. Ja powiem ciekawostkę cyfrową. Dobrze. Ja
mogę powiedzieć też ciekawostkę o następcy Titanica. No to szybciutko ja mówię. Jedna króciutka informacja z Austrii, to bardzo nas ładnie podprowadza pod te bluzy, bo mówiliśmy o klubie z Linzu, prawda? Tak, Lask Linz, te różowe koszulki. A teraz mam z Austrii taką wiadomość, że w 2021 roku w Linzu rozpoczęto budowę, uważajcie, dwóch nowych stadionów, które zostaną oddane do użytku lada moment, a to dzięki awansowała do ekstraklasy austriackiej obok Lasku Linz, to jest ten klub, ten różowo-czarne koszulki, także drużyna Blau-Weiß Linz do austriackiej Bundesligi i pierwszy raz od 7 lat będziemy mieli w Linzu derby. No natomiast jest to naprawdę rzadko spotykany przypadek, żeby w odstępie kilku tygodni oddawano dwa nówka sztuka nieśmigane obiekty piłkarskie. Dwa nowe stadiony piłkarskie w jednym, wcale nie największym mieście, no bo Linz jest dużym miastem, ale nie jakimś takim znów potężnym. Ot, taka informacja. Fajne, co od ciebie? Halo? Halo, ciekawostka, Piotrku? Ciekawostka. Suma cyfr w liczbie 72 to 9. Co? Poczekaj. Zabrakło mi tchu. Krzysiek dzisiaj ma takie zawieszunie trochę. Tak, świetne, to było świetne, to było, Piotrze. Prawda? To warto było wstać na ten poranek, żeby drugą literą alfabetu jest B. O, to też. Dobra, to jest człowiek, który... Poczekaj, ty miałeś co? Tak, bo prosiłem Paczula przed chwilą, żeby znalazł zdjęcie tego następcy Titanica. Jest! Następca Titanica. Największy statek świata, słuchajcie, zwany Icon of the Seas. No Natalia Jeroszek chyba. Chyba tam napisała o tym. W styczniu 2024 roku statek wyprodukowany w Finlandii przez firmę zamówiony... I tam będzie tak kolorowo? Chyba tak. O co pląsu można dostać? Przewiezie on 5610 pasażerów i 2350... No tak, co zresztą możemy tutaj przeczytać po prawej stronie, no jak widać. No w sumie bez sensu to czytam. Bez sensu czytasz, wszystko widać. Suma cyfr w liczbie 1900 to 10. Wow. Icon of the Seas jest 5 razy większy od Titanica. 5 razy większy i cięższy. Podczas gdy Titanic ważył 50 tysięcy ton, on waży 250 tysięcy ton. 1000 osób już zarezerwowało bilety. Myślę, że jakbyśmy teraz się szybciutko ogarnęli, to jeszcze moglibyśmy sobie nim popłynąć. Pytanie, ja nie chcę. Dobrze, to ja tam właśnie państwa... Głowa by mi pękła. Na koniec jeszcze zająć... Love bombing. Tak, i chciałem wprowadzić pewną u państwa mobilizację. 175 komentarzy u Marcina Torcińskiego Gwiazdy Hollywood. Mało. Umówmy się tak, że ustalimy teraz, zrobimy to na żywo u państwa. Czy ty umiesz śpiewać, Tomek? Nie umiesz śpiewać. Umiem. Nie umiem, ale lubię. Tak jak z tego typu penisem. Jaka jest twoja najmniej lubiana piosenka? Najmniej lubiana piosenka? Do zakochania jeden krok, jedyny krok, nic więcej. Pisz do zakochania jeden krok. Ale to jest dobra piosenka. Musisz śpiewać jeszcze coś słabszego. Coś najgorszego i ty będziesz śpiewał. Dopóki państwo nie pobiją po prostu liczby komentarzy. O, ale i niech to pika. Albo weź poezję żurnalisty, albo kogoś innego, nie bardzo wiem. Bardzo fajny komentarz. To ma jakieś takie wiersze. Coelho, czytaj Coelho. Alchemik, to jest za darmo, to już wszyscy I że będziemy na antenie, dopóki nie będzie. Teraz tak, niestety nie możemy dać, mamy jakąś stokową muzykę, żeby leciała w tle, no niestety nie mamy. To taka powinna być rzetem. Na gorzej, takie gardłowe, jakieś tam pimpkanie. Dobra, mamy 175 komentarzy, lećmy. Bo inaczej zostawiam tutaj Tomka w studio i Tomek będzie wam czytał Alchemik, cokolwiek Coelho. Myśli nawet Coelho. Wikipedia Coelho jest ten. Ponad 5 tysięcy osób nas w tym momencie ogląda. Właśnie. Zakładam, że wszystkie z tych osób mają do pana, do pani, do pani. Proszę poobudzić brata. Kędziorze, ale jest 239 komentarzy. Także oszukujesz panu uczciwych ludzi. Panie Paczul, będziemy wprowadzać emocje. Dobra, ile jest? 200? 39. To ty licz na bieżąco. 239 komentarzy. A ja zaczynam czytać. A ty czytaj. Proszę, zróbmy, zakończmy tę historię. 249! Po raz pierwszy! Po raz drugi! Co tam jeszcze? Proszę pana, proszę panią! Ja mam tutaj cytaty. Ale czytaj! 241! Nie! Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót. Spieszy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze, by odzyskać zdrowie. 242! Myślą szybko! Szybko! 300 musimy dobić! W ten sposób. To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące. Zawsze na świecie ktoś na kogoś czeka. 244! Yes! I kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie.
twojemu pragnieniu. Boże, Tomek, jakim ty jesteś coachem. Człowiek może wytrzymać tydzień bez picia, 2 tygodnie bez jedzenia, całe lata bez dachu nad głową, i... ale nie może znieść. 245. Dobrze, dobrze. A co, jeden komentarz przybył? 247. Kiedy miała 15 lat, umiała już całować z otwartymi ustami i wiedziała, że miłość... powinienem to mówić, miłość jest głównie źródłem cierpienia. 248. Dobrze. Bądźcie szaleni, ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Cokolwiek, to teraz bakłażana, znak bakłażana na znak solidarności. Ze mną, żebym już nie musiał tego czytać. 251. Za słabo! Mam lepszą ofertę. Jak mam rozpoznać swoją drugą połowę? Jest komentarz, może pan Tomek zaśpiewa w tym czasie hymn Mongolii. A, bo chciałbym, gdybym go tylko znał. Nie, przeczytaj coś mocnego. 250. 54. Słuchajcie, ile was jest? 5000 ludzi. W oczach tkwi siła duszy. W czym? W oczach tkwi siła duszy. Ale to jest dobre spostrzeżenie. Tomek nadaje się do audiobooków, ja też tak uważam. Taki... 264. O, to jest dobre. To jest takie prawdziwe z tych, takich instagramowych kont coachingowych. Tak. Zawsze można coś zmienić, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. 272. Zawsze można coś zmienić. Nawet żelazko jest gorące, kiedy się nagrzeje. Tak. Człowiek jest samotny w tłumie. O, to ludzi. Też jest dobre. Kto wybrzydza ten... Dopóki mogę iść o własnych siłach, 273. Pójdę tam, gdzie 27 zechcę. 27 osób. Jeszcze 27. Serce jest tam, 277. Gdzie twój skarb. Musisz odnaleźć skarb, aby wszystko nabrało sensu. Ale to jak słuchaj, Piotr, 279. Ja się wzruszam, ja szlocham wewnętrznie. No. Nawet nie wiesz, co robią moje elita. Czekaj. Teraz. One płaczą. One są tak ściśnięte. 283. Uwaga, 283, jedziemy do 300. Poczekaj, bo ja przeczytałem tylko pierwsze z 32 tysięcy cytatów Kelio. No dobrze, dobrze, już podoba. Niedługo, 16. Ale to jeszcze chciałem, mogę? Czy tak. Możemy zrobić tak, że będziemy się torturować nawzajem za tydzień? Dobrze. Będzie ty? To w bombie, Kelio? Dajemy 1000 komentarzy. 289. Ja będę na przykład łechtał Krzysztofa, albo tobie zmiatał paluszek dobrze. Jakimś tym. 291. Jezus, najciemniej jest tuż przed wschodem słońca. To też Paolo Coelho z Alchemika. 292. A więc no, jednak, jesteśmy kurde, bliziutko. Poczekaj, jeszcze coś znajdę fajnego. Można powiedzieć, dochodzimy. 293. Dochodzimy we trzech. O, to jest ładne. Bywa, że pierwszej miłości nigdy się nie zapomina, ale ona zawsze się kończy. O, to jest... za baran. I tym zakończmy, tym zakończmy. 294. No i dobrze, jeszcze to 6. Dan, 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 dan. O, to jest 5. Dobre, na koniec. To mi się podoba i to jest dobry cytat na koniec dzisiejszego w ogóle poranka. Jaki koniec? No może jeszcze 6 osób. Jeszcze 6 osób musi być. A ja wtedy, jak przyjdzie tych 6, to przeczytam ostatni 5. cytat. 5. 4. 4. 3. Proszę mamy... państwa, no jesteś... No dajcie, cztery! 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 Ostatni komentarz, ostatni bakłażan wchodzi! Z Alchemika jeszcze. Każdy ma prawo marzyć inaczej. O! Znakomicie. Dwa! Dwa! A ja na koniec, już powolutku, żegnając się z wami, żegnając i się mamy z wami, 302 komentarze. 100 lat, niech żyje, możemy żyje się tak żegnać. Epa. W takim razie żegnamy się w sposób komisji gier i tak. Tych. I babcia, tak. Czy ja to babcia? Twoja babcia? Babcia Wanda tak robiła. Babcia Wanda tak robiła. Chciałbym wam przeczytać na koniec jeszcze jeden cytat z Paolo Coelho, który nam bardzo mi pasuje do tego. O, ty jesteś Illuminati. Jesteśmy, tak. Tak. Dzisiaj świat, sport i polityka zaprasza, tak. I to są naprawdę fajne programy łączące sport i, jak widać, politykę. Mhm. Bardzo dużo różnych treści się tu pojawia, czyli o 11 pole position, o 17 Adam Kotleszka zaprasza, o 19 Hate Park, mój Kędziora i Roberta Bernatowicza, mówimy o UFO, a o 22 po meczu Raków Flora zapraszamy też do Hate Parku. Ostatni cytat na teraz z Coelho, który bardzo pasuje do nas, bo wszyscy w taki czy inny sposób jesteśmy szaleni. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Dobrego wtorku wam życzymy. Hej. Do widzenia. Polsko, Polska, biało-czerwoni.